Witajcie przyjaciele, witam dzisiaj w panelu apostolskim i dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, czym jest apostolstwo, co to znaczy. Ja byłam niedawno, zresztą chyba wszyscy tutaj byliśmy na takim panelu apostolskim i ja pierwszy raz się spotkałam z taką dyskusją na temat tego, co to jest apostolstwo i prawdę mówiąc, jakby nic z tej rozmowy nie wyniosłam, oprócz tego, że jest to coś związane z tym, żeby troszeczkę poojcować, troszeczkę zachęcić i troszeczkę poprowadzić kościół. Natomiast kiedy ja sięgnęłam w ramach przygotowania do tej rozmowy, kiedy ja sięgnęłam do źródła, okazało się, że przede wszystkim apostoł to jest ktoś, przede wszystkim posłany. Posłany do wykonania konkretnej roboty. Ta robota jest większa niż on sam. I mamy do czynienia z tym, że Jezus Chrystus był posłany, Mojżesz był posłany. I w Ewangelii Jana jest napisane, że moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał. Więc zacznijmy od tego, że apostolstwo to jest misja. Raczej niż to, że ktoś po prostu sobie parę kościołów założył, albo to, że ktoś ma taką ojcowską naturę wobec ludzi w kościele. Artur, oczywiście zaczniemy od ciebie, bo jesteś pierwszą osobą chyba w tym kraju, która jakby wyszła naprzód i powiedziała: jestem apostołem. Powiedz mi o tym byciu posłanym. Ja przede wszystkim chcę podziękować właśnie a propos naszym braciom i siostrze z konferencji, na której byliśmy, bo zostałem zainspirowany, żeby tym, co oni robili, żeby zrobić takie właśnie spotkanie, ponieważ, no właśnie tak jak powiedziałaś, to co tam usłyszałem, było na tyle żenujące, że doszedłem do wniosku, że musimy zrobić coś, co będzie pewnego rodzaju proroczą przeciwwagą i to też się dzieje właśnie. Ja powiem tak, pierwszy nie sądzę akurat, ponieważ ja spotkałem troszkę w swoim życiu tutaj osób, które w tym kraju zaczęły mówić o sobie, że są apostołami. Natomiast absolutnie zdaję sobie sprawę i z całym szacunkiem dla tych ludzi stwierdzam to, że mimo że mieli dobre chęci, to oni w tamtym okresie czasu, bo mówimy tutaj o przełomie lat 80. i 90., nie byli w stanie wyczerpać tej definicji, którą sami się określili. Ja przez pewien okres czasu mojego życia nie definiowałem siebie apostolsko. Nie definiowałem siebie z przyczyn prostych, ponieważ ja w ogóle uważam, że człowiek winien się angażować w to, całym sercem w to, co w danej chwili czyta w swoim życiu jako posłannictwo. Ja w tamtym okresie czasu, przez długi okres czasu czytałem jako posłannictwo bycie ewangelistą, uzdrowieńczym, bycie człowiekiem, który też później promuje jakieś tam pewne Boże prawdy, naucza. Natomiast w pewnym momencie zauważyłem, że pojawia się we mnie głębokie zrozumienie tego, że czas, w którym żyję i miejsce, w którym żyję, ono jest stworzone dla mnie, albo ja dla tego miejsca i tego czasu, jako właśnie postać posłana. Posłana przez Boga do wykonania właśnie określonego zadania, które krok po kroku Bóg zaczął we mnie rysować, czyli to apostolstwo rozpoznałem no, sporo później sobie, ale od momentu, kiedy go rozpoznałem, ja się z nim oswoiłem. Dzisiaj dla mnie bycie apostołem nie jest jakąś tam formą nobilitacji, tylko rzekłbym jasnym określeniem tego, do czego ja jestem tutaj na tej ziemi potrzebny Bogu. Okay. Bo dla mnie to jest to, że określam siebie jako apostoła i ja rozumiem to, że jestem tutaj posłany przez Boga, aby wprowadzić określone
jakby określone formy rządów boskich w tym czasie, w tym kraju, czy też w tym społeczeństwie, bo to troszkę wychodzi również poza nasz kraj. Więc ja to tak rozumiem jako moje apostolstwo i do niego się przyznaję, tak jak się przyznaję do mojego imienia i nazwiska. Ani mnie to nie nobilituje, ani też nie uwalniam czegoś takiego, co, o czym mówi wielu ludzi, fałszywej pokory. Mówią, czemu, jak ty możesz się nazywać apostołem? Mówię, przecież apostołowie wymarli, bo dla wielu ludzi to się wydaje, że apostołowie to jak dinozaury. Byli, wymarli i koniec, nie? A okazuje się, że nie, no jestem apostołem. Jestem apostołem, jestem człowiekiem posłanym do obecnego czasu, do obecnego społeczeństwa i takie po prostu mam zawód, no. Duchowy zawód, tak mi to określił, prawda? Więc to jest to. Super. Agatka, a jak w tobie dojrzewał ten temat apostolstwa? Ja, tak jak Artur, mogę powiedzieć, że na samym początku absolutnie nie odnajdywałam w sobie jakiejś tam szczególnej specjalizacji i tak dalej. Ja przez 11 lat służyłam w taki sposób, że byłam po prostu pomocą dla Artura. Kształtowała się we mnie, w ogóle mogę powiedzieć, że kształtował się we mnie taki rys w ogóle, żeby mieć takie serce sługi. Wiesz, w ogóle to był taki czas, kiedy ja mocno badałam też swoje motywacje. To był czas, kiedy przebaczałam Arturowi, czas, kiedy kształtowała się we mnie też perspektywa prorocza. Chciałabym to w ogóle też powiedzieć, ponieważ ja w swoim życiu spotkałam człowieka, który chodził w namaszczeniu apostolskim, także też przyjęłam od niego jakąś naukę. Myślę, że dalej jak gdyby rozszerzymy ten temat też o to, że apostołowie przede wszystkim są różni, prawda? Tak. Ponieważ oni są bardzo różni, związane przede wszystkim ze specjalizacją, którą się przyjmuje od Boga, z mandatem, który się dostaje od Boga. Uważam, że nie można wszystkiego jak gdyby włożyć do jednego worka, że apostoł to jest tylko ten, co zakłada fundament, to jest tylko ten, co tam ewangelizuje i tak dalej, ponieważ za chwilę będziemy ten temat głębiej rozwijać. Tak. Ale wracając do mnie, myślę, że ja nigdy nie szukałam właśnie czegoś takiego po prostu wielkiego. Dla mnie, kiedy ja oddałam życie Jezusowi, to było taką jedną z ważniejszych rzeczy. Ja po prostu chcę nauczyć się żyć z tym Bogiem. Mhm. Ja w ogóle chcę rozumieć. Chcę rozumieć Boga, chcę rozumieć w ogóle Królestwo. Chcę umieć żyć praktycznym życiem. Ale absolutnie nie szukałam, nie odnajdywałam się, że tak powiem, w tych pięciu urzędach. Absolutnie pełniłam przez wiele lat służbę zwykłego wierzącego, tak przez wiele lat służyłam Arturowi. I krok po kroku zaczęłam wchodzić w większe odpowiedzialności. Super. Macie, ktoś jeszcze ma jakieś takie swoją historię na ten temat? Tak, myślę, że możemy coś dodać. Ja myślę, że też takim sporym problemem jest to, że sporo osób jest u nas w kraju tak jakby chorych na apostolstwo. Tak. To są osoby, które gdzieś tam w swoim starym życiu nie do końca zrealizowały się, miały często niskie poczucie wartości. Kiedy nawracają się i widzą szeroko słaby Kościół, bo Kościół w naszym kraju jest słaby, jest to jakaś forma zaistnienia. Tak, zaistnienia, pokazania się na tle innych i stąd jest jakby sporo niezrozumienia. Idzie za tym jakaś teologia, myślę, że to podoba, wiele osób łapie i często się odwołuje do tego objawienia tych pięciu palców, tylko za tym nic nie idzie. Tak. Ja tak naprawdę nie słyszałem konkretnych rzeczy, jak ta osoba to stosuje, jak to wykorzystuje, jak to się odbywa w jej życiu, to jest jakaś wiedza, jakaś teologia, która jest gdzieś tam ze sobą zestawiona. W moim przypadku było trochę inaczej, bo ja w starym życiu, ja byłem zrealizowanym człowiekiem, tylko ja wiedziałem, że no, w tym nie ma niczego tak naprawdę prawdziwego, tak? Ale nie miałem problemu gdzieś tam ze swoją wartością, z odbiorem przez innych. Ja tak naprawdę apostolstwo zacząłem rozpoznawać poprzez w ogóle uczniostwo. Tak? Pierwszym krokiem było uczniostwo. Ja postanowiłem podejść do tego wszystkiego, czego dowiedziałem się na temat Jezusa, siebie w Jezusie w ogóle, tak jak rosłem w tym uczniostwie, no bardzo poważnie. Ja stwierdziłem, że to jest moje życie, ja chcę tym żyć i powoli gdzieś przychodziła świadomość,
przychodziły słowa, co ja chcę robić, o czym ja rozmyślam, co jest moim pragnieniem, na czym ja spędzam wolny czas, o czym ja marzę, co ja chcę zrobić gdzieś. I to było tak szeroko ukierunkowane i w ten sposób, myślę, że to był zalążek w jakichkolwiek pierwszych takich rozważań przymierzania się. To nie jest też tak, że w którymś tam momencie się nazywa, o, ja będę tutaj apostołem, dowartościuję się, bo fajnie rzeczywiście, jak czytamy pismo, to możemy wywnioskować, że to jest taka fajna służba. Nie, tak naprawdę ja zacząłem jakby obserwować to od drugiej strony. Zacząłem się nazywać, mówię, do czego mnie ciągnie, co ja chcę robić, co sprawia mi frajdę, co jest też takie lekkie, w czym ja płynę, w czym też rozpoznaję, jak już przeszedłem przez ten moment takiej fałszywej pokory, w czym rozpoznaję namaszczenie, w czym rozpoznaję moc, w czym rozpoznaję to, że usługuję innym i co ja tym innym ludziom mogę dać. Do tego doszło, no bo tak jak powiedzieliśmy, będziemy to rozwijać jeszcze, tak, jest to ściśle też związane z ojcostwem, ale do tego doszła ta niesamowita frajda i taka radość z tego, że możesz tak robić, co kochasz, jednocześnie wyposażać czyjeś życie, tak? I to przynosi taki namacalny, w ogóle szeroki efekt, więc no to tak to było w moim przypadku. Może przede wszystkim tak, naszym też celem jest to, żeby pokazać to apostolstwo z zupełnie takiej innej perspektywy, takiej, że można tego dotknąć, ponieważ narosło wokół apostolstwa sporo takiego archaizmu, tak, że ci apostołowie właśnie to jakieś takie byty w ogóle nie wiadomo jakie, nie? Chodzą w długich szatach. Tak, tak, a my często słyszymy, no ale wy takie proste rzeczy mówicie, no bo generalnie to chodzi w ogóle o tą potem umiejętność w ogóle funkcjonowania w ogóle w Królestwie Bożym, więc jak gdyby naszym tutaj celem jest uprościć to apostolstwo, definicję apostolstwa i przekazać jak gdyby człowiekowi to w taki sposób, że to jest w ogóle dzisiaj do dotknięcia. Z apostolstwa można skorzystać, tak? Można być pobłogosławionym realnie apostolstwem. Także. Super. Agatka, tak jak wspomniałaś, że jest wiele różnych odsłon, wiele mandatów apostolstwa, ja bym chciała w ogóle pójść w tym kierunku, dlatego że kiedy ja badałam ten temat, tych różnych mandatów apostolskich, to zauważyłam, że na tym fundamentalnym etapie jest pewien problem, który jeżeli się tego problemu nie rozwiąże na pułapie apostolskim, to potem jakby to apostolstwo się krzywo rozwija. Znaczy chodzi mi o to, że wydaje mi się, że jest brak takiej krytycznej myśli w tak zwanej religii na temat tego, co jest Boże, a co jest ludzką tradycją. I w związku z tym nie ma takiego ruchu bardzo często, mimo to, że są jakieś tam ruchy silnie ewangelizacyjne, czy coś w tym stylu, ale nie ma takiego ruchu typu, żeby wyjść z pewnego schematu. I jak się spojrzy na przykład na pierwsze takie ruchy, na przykład jak Abraham, to chodziło o to, żeby on wyszedł i zaczął nowy lud, nowy naród. I jeżeli się nie wyjdzie, powiedzmy, z pewnych ludzkich tradycji na tym etapie, na tym pierwszym etapie tego, że to jest to prawidłowe ojcostwo, jest to wyjście z pewnych schematów, z pewnych założeń i nikt tych założeń naokoło nie kwestionuje. Ja doszłam do takiego wniosku, będąc tutaj, kiedy się zetknęłam właśnie z tym ruchem apostolskim tutaj, w Kościele Mocy, w Obozie Bożym, że jest tutaj takie, się nazywa to krytyczne myślenie. To jest coś, co ja pamiętam z Uniwersytetu w Australii. Krytyczne myślenie, czyli aplikujemy analizę do pewnego zjawiska i patrzymy, czy to zjawisko jest słuszne i na czym są oparte te założenia tego zjawiska. Chodzi o to, że można coś zbudować, ale nigdy nie wyjść, żeby zrobić to, co Bóg pragnie zrobić, tylko sobie coś robić, prawda? Uważam, że tu jest największy błąd, dlatego mamy dużo różnych ruchów religijnych, które nie są nakierowane na to, co Bóg chce zrobić, tylko nakierowane na to, na powielanie różnych schematów, na przykład już istniejący jakiś schemat, istniejąca na przykład, ktoś tam, nie wiem, kiedyś wymyślił Hillsonga, no to teraz wszyscy Hillsonga śpiewają, prawda? I nie ma czegoś pionierskiego w tym momencie. No, dlatego, że właśnie jest niezrozumienie przez wielu ludzi, że żyje się, że jakby wolą Boga jest wychodzenie każdej nowej nacji poza schemat. Tak jest. Nowej nacji. Kiedy na przykład Tomek prowadził już wspólnotę w Knurowie,
i skontaktowaliśmy się i powiedział, żebym tam przyjechał do nich. Ja przyjechałem do Tomka i pamiętam, że właśnie na tym spotkaniu pierwszym, Tomek tam, Mateusz, też byłeś na tym spotkaniu. Mateusz prowadzi też kościół w Gliwicach, a wtedy na tym spotkaniu właśnie się poznaliśmy, byliśmy po raz pierwszy. I jakby to też jedna z części naszych tam rozmów, tego co tam robiliśmy, to było właśnie to, że my nie powielamy, to on też chciał rozmawiać o tym, co my robimy, jak my dalej, jak my funkcjonujemy, właśnie my nie powielamy tego systemu, tylko wychodzimy poza niego, tworzymy nowy system. I apostolstwo, bo wiecie, apostolstwo jest, to nie jest jednorodna formuła, że tylko każdy czas ma swoich apostołów. Tak. To jest bardzo ważne. Każdy czas, każdy ten eon duchowy ma swoich apostołów. I to trzeba w ogóle rozpoznać. Tamten eon miał swoich apostołów. Ja w ogóle jestem absolutnie przekonany, że dzisiaj 12 apostołów Jezusa to by w ogóle nie miało żadnych szans przetrwania tutaj. Ten schemat. Każdy z tych ludzi poległby na polu walki Królestwa Bożego w obecnym czasie. Bo to nie byli apostołowie do tych czasów. W ogóle nie byli. By się w tym zgubili i tyle. Dlaczego? Dlatego, że każdy czas ma swoich apostołów. Swoich apostołów. Jakby to jest też ogromne niezrozumienie. Bo właśnie apostoł powstaje w danym czasie i on ma wyprowadzić naród, czy też stworzyć drogę do powstania narodu i wyprowadzenia ludzi z obecnej patologii. Tak jest. Obecnej patologii. Czyli można powiedzieć, że jest odpowiedzią. Jest odpowiedzią na dany czas. Mhm. Na dany czas. Nie jest absolutnie powieleniem. Nie wiem, czy kojarzycie, przepraszam, taką sytuację, kiedy Paweł taką tezę mówi. On mówi tak, jeśli on tak sarkastycznie też mówił, tam znamy wszyscy konflikt między Pawłem a tam tą grupą Piotrową, prawda, bo to jest ten, jasne, to jest w Piśmie Świętym. I Paweł ich nazywa arcyapostołami. Arcyapostołami ich nazywa, mówi ci arcyapostołowie, on sarkastycznie o nich mówi. Czemu? Bo oni, ta grupa Piotrowa, Piotr, Jan, Jakub, to była ta grupa, która z Jezusem chodziła. No Paweł z Jezusem nie chodził. To była postać, która nie chodziła z Jezusem. I teraz oni zarzucali Pawłowi, że Paweł no, nie chodzi z Jezusem. A Paweł im pokazuje coś takiego, że my, że ten czas, w którym był Jezus, to był taki eon duchowy. To był Jezus na ziemi. Był Bóg na ziemi. To był, ja zawsze mówię, najkrótszy eon duchowy, bo on trwał 33,5 roku. To był taki eon duchowy. On się zaczął, a potem skończył. I następnie zaczął się następny eon. I ci apostołowie, którzy byli w tamtym eonie, w tym czasie, to oni już później nie sprawdzili się w taki sposób, jak sprawdził się Paweł. I widać, że to Paweł był apostołem czasu pochrystusowego. I on, bo on zupełnie z czymś innym już walczył. Nie wiem, czy zauważacie, on już na przykład walczył z naleciałościami pierwotnego chrześcijaństwa. Prawda? I on już musiał robić to, czego na przykład za czasów Jezusa nikt nie musiał robić. Przecież żaden z apostołów Jezusa nie musiał walczyć z systemem, który już powstawał jako system religii chrześcijańskiej. I dlatego na przykład wielu ludzi mówi, wiesz, bo apostołowie Jezusa to szli w prostocie wiary, uzdrawiali, uwalniali, a wy tam tyle robicie innych rzeczy. Ja mówię, no bo apostołowie Jezusa nie mieli nic więcej do roboty. Tam nie istniało pojęcie spaczonego kościoła. Dziewiczy teren. To dokładnie, dziewiczy teren, bo nie istniał kościół. No to ja się pytam, z czego oni mieli wyprowadzać ludzi. Natomiast apostołowie kolejnego czasu i znowu kolejnego i kolejnego i kolejnego, to już są ludzie, którzy właśnie są posłani przez Boga i oni teraz wyprowadzamy tych ludzi. Teraz wyprowadzamy ekumenię. Przecież pamiętasz, Tomek, powiedz parę rzeczy o tych tematach ekumenii. Przecież jak u ciebie było z tą ekumenią przecież? Przecież, że to...
byłeś w tym, jako siedziałeś w tym momencie, prawda? Tak jest. No ja wtedy pamiętam, jak chciałem przekonać ludzi do siebie tak, do nauczań, że zaczynałem nauczanie od imienia Ojca i Syna i Ducha Świętego, żeby katolicy mnie lepiej zrozumieli. A później mówiłem im prawdy Boże. No właśnie. Takie wejście. Chwała Panu. Znaczy tak, u mnie to było tak, że ja po prostu zawsze miałem tego pionierskiego ducha w sobie. A kiedy narodziłem się na nowo, od razu co zacząłem patrzeć i zauważyłem, jakby zobaczyłem, co nie sprzęga w kościołach. I to się ludziom dookoła mnie nie spodobało. I niestety w moim przypadku było to tak, że wiesz, ja też od razu nie byłem nazwany przez Boga ani samego siebie apostołem. Po prostu zobaczyłem wielki fałsz. Tak. 5 piosenek, poustawiane rzeczy. A ja mówię, a gdzie tu przeżywanie? Gdzie tu co ty głosisz jest piękne? A gdzie tu praktykowanie tego, co ty głosisz? Mhm. Pastor głosi 25 lat o uwalnianiu od demonów i uzdrawianiu chorych, a nie widzę uzdrawiania chorych i nie widzę uwalniania od demonów. A jak zacząłem to robić, to mi zabroniono, bo nie można publicznie, tylko trzeba prywatnie. Czyli jak zacząłem praktykować te rzeczy, które pastor nauczał, to zostałem zblokowany. Co to ma do ekumenii? A to ma do tego, że później właśnie jak zostałem tak poblokowany przez ludzi, co dałem oczywiście też temu przystęp, bo nie miałem silnych fundamentów prawdy wtedy, wszedłem w humanizm. I wtedy myślałem, że Bóg mnie tak poszerza, bo na początku jak się ludzie nawracają, często zauważyliście, że jest taki sprzeciw. A później nie, uspokój się, teraz kochaj. I ja tak zacząłem ludzi w cudzysłowie kochać. No i tutaj tak zacząłem ich właśnie tak kochać, że nie tylko byłem ekumeniczny w taki sposób, że w imię Ojca, tylko już byłem tak ekumeniczny, że przestałem jakiekolwiek różnice mówić, tylko uzdrawiałem chorych. Wtedy już nie wyganiałem demonów. Skończyły się wyganianie demonów, tylko uzdrowienia były. Nie mówiłem ludziom prawd doktrynalnych. To co system przestałem przyjmował mówić, po prostu. Zacząłem mówić to, co system przyjmował. Zacząłem być bardzo promowany także w tych środowiskach. No tak. Już usługiwałem w kościele katolickim, w jakichś różnych wspólnotach, ale we mnie coś nie sprzęgało. Doszło nawet do tego, że byłem na święceniu księdza. Poszedłem też w niedzielę do kościoła i żeby uznać naszą przyjaźń, wziąłem opłatek, zjadłem go i tak patrzałem, jak on mi dawał ten opłatek, się czułem taki, o, przyjaźń między nami istnieje. Aż w końcu się rozbiłem o czystą praktykę. Nawróciliśmy człowieka i dalej miałem w sercu, no ale ja nie chcę go puścić do siebie, bo ty tam głosisz o kulcie maryjnym. A on mówi, a ja nie chcę do ciebie, bo ty tam głosisz, że opłatek to tylko to, a żeś to przyjął tylko ze względu na jakieś wyższe ja. No i u mnie właśnie tak było, że jak poznałem Artura, to wróciła ta moja pierwotna niezgoda na te rzeczy, które zawsze miałem od siebie, a później to takie, powiem tak trochę brutalnie, gówno zostało przykryte tortem tak. I po prostu zacząłem humanitarnie podchodzić do rzeczy. A znowu Artur we mnie nie stworzył nowych jakichś rzeczy, po prostu odkrył to, co Bóg już stworzył na początku. Pokazał mi to, kim naprawdę jestem i odkrył te prawdziwe moje wewnętrzne pragnienia, które zawsze były na początku, czyli tę sprzeczność z tym systemem, w jakim kierunku to idzie, ten fałsz, ta niezgoda wiecznego teoretyzowania bez praktyki. Okay. I ten pionierski duch na nowo zaiskrzył. Ja jeszcze też opowiem taką anegdotę, bo tak mniej więcej, nie wiem, 2 miesiące, może 3 miesiące temu, jedna z osób taka ambitna, bardzo nawrócona, taka, żeby dużo robić, jeszcze taka, uważam osobiście, że nie do końca dojrzała i świadoma tego, co robi. Zadzwoniła do mnie i mówi, no tam działacie w tej Kenii, tam tutaj w Białymstoku zaczynacie działać. Tak i ja też jestem apostołem, przeczytałem wszystkie biografie generalnie i zaczynam działać, lecę teraz do kraju. Będę tam, tylko no właśnie, naucz mnie tego, co mam robić. Okej. Król, tak? I to jest to. Ja jestem apostołem, ale naucz mnie. Tak, i zaczynam mówić, bo wiesz, bo Wesley robił to, czy tamto, tak? Tak. No i co? Mówię, teraz chcesz wziąć tego Wesleya, tak? Tak. Pojechać za granicę i chcesz to teraz zrobić? No to nie, no to nie skoryguj, jestem otwarty, generalnie przychodzę do ciebie, skoryguj, poprawnie. Mówię, co, a czy ty dopuszczasz w ogóle do siebie, że to może tym apostołem w ogóle nie jesteś? Albo może jeszcze to nie jest twój czas. No właśnie. Tak. Może no jeszcze właśnie musisz dojrzeć, bo to, co jest clue tego w ogóle, że to apostolstwo, no że to jest ta samodzielność, jest ta wizja, jest strategia. Ja powiem, no generalnie tak, bo wszedłem tego, wcześniej mówiłem a propos tych 5 palców, tak, bo takie znane, już nie będziemy o tym mówić, ale przypomina mi się pierwszy wyjazd nasz wspólny do Kenii. Ja pojechałem tam, nieświadomy tego, co też tam będzie. Ja miałem przygotowane nauczania, czego się spodziewałem, co ja zrobię. I jak już wylądowaliśmy na tym ostatnim lotnisku w Kisumu, jechaliśmy 4 godziny do Webuye, to był dla mnie czas,
przez którą w ogóle ja dostałem jakby mega dużo odkryć. Ja musiałem wszystko zrewidować. Ja nie użyłem pół słowa, które miałem przygotowane. Tak? I teraz na przykład, jak to u mnie działa? Tak? Ja nie jestem taką osobą, taki typowy prorok, jak to się mówi. U mnie to działa w ten sposób, że wtedy, kiedy jest taka potrzeba, tak, i ja muszę robić duchowe rozpoznanie, to je mam. Ja wiem, co się dzieje w danym mieście, wiem jak, czy regionie, wiem, jaka jest koniunkcja, wiem, jaką przyjąć strategię, wiem, jaką przyjąć taktykę, wiem, na co położyć nacisk. W tym momencie tu się uaktywnia. Jeśli jestem gdzieś tam w innym otoczeniu, powiemy, tak, te rzeczy nie funkcjonują. Nie funkcjonują, tak? U mnie w ogóle, bo my często na przykład porównujemy się, tutaj się porównujemy, się rozmawiamy o tym z Julią, ja jestem kompletnie inną taką osobą, ja nie mam snów codziennych gdzieś tam od Boga. Tak. Natomiast jeśli staję w jakimś mieście, tak, zajeżdżam, nie wiem, do Białegostoku, ja nie spinam się, nie wymuszam, ja wiem, co mam robić. Tak jest. Rozpoznajesz. Rozpoznanie. Rozpoznajesz. Że jest to w tobie. Po tak, prostu. Widzę jest. Na pewno wyposażenie, które tak. jest w nas. Ja uważam, że ktoś, jak posłany, to wyposażony. Jest wyposażony, to jest w nas, to się manifestuje, tak. to jest zgodne z naszymi pragnieniami. Nawet taka prosta rzecz, żeby otworzyć drzwi. Trzeba wiedzieć, że się te drzwi umie potrafić. Jestem na nowym terenie, rozpoznaję ten teren. Trzeba tak, jak Artur powiedziałeś, rozpoznać tą duchowość, która na danym terenie gdzie jest. Gdzie ty jesteś? Kiedy ty jesteś? Co tu się dzieje? Dokładnie, wiesz, jak nie? to zrobić? Ale też umieć otworzyć te drzwi, umieć zrobić tam kompletnie nową rzecz. I nie myśleć o tym, naucz mnie w pewnym sensie. Naucz tak, naucz mnie czegoś, ale jak to zrobić? Zobacz, czy masz to w sobie, czy wypływa to z ciebie, czy przychodzi ci to lekko, czy jest to dla ciebie ciężarem. Z którym tak naprawdę nie potrafisz sobie poradzić, bo jeżeli tak jest, to raczej nie jesteś apostołem. Ja uważam, że się tego nie nauczy, nie można nauczyć. No, nie. To... nie apostolstwa. Nie otwierania w pewnym sensie drzwi, nie pragnienia bycia w nowym. A to jest chyba główna rzecz, która odróżnia w ogóle apostołów od innych ludzi, to powołanie. Nie? Że jeżeli człowiek jest powołany tak apostoła, jeżeli on w ogóle ma tą wizję w sobie, to gdziekolwiek on by się nie znalazł, w jakimkolwiek miejscu by nie był, to on ma w sobie taki w ogóle potencjał, ten ogień tak zwany, to bez względu na charakterystykę, na czy osobowość tego apostoła, czy do czego został powołany w tym momencie, to on i tak tam zrobi robotę, on i tak tam wprowadzi w ogóle królestwo na to miejsce. To i teraz nieważne, czy on faktycznie zakłada kościół, czy on w ogóle ma teraz tam gości w ten sposób, czy jakkolwiek gdzieś indziej, to on po prostu jest tam, ma ogląd proroczy, ma pełne narzędzia do tego, żeby głosić Ewangelię i przyciąga do siebie ludzi, ma pełne narzędzia do tego, żeby nauczać, czy też cała ta pięciora kaszów. I to jest zgodne z nim. To jest zgodne z nim. Ale to wychodzi naturalnie właśnie z tym, bo teraz poruszyłaś ten temat, nie? Dlaczego w ogóle jest religii, tak zwane, dlaczego jest problem w ogóle, czy ja jestem apostołem, czy nie jestem, albo czy ja wchodzę w jakichś sematach, które przeczytałem gdzieś tam w książce kiedyś. Tak. Ale czemu tak jest, nie? No bo to o czym mówicie, no, że ktoś siebie nazywa apostołem, nie? Ale on w życiu w ogóle tego nie widział. On z apostolstwem się nie zdarzył. Tak, bo czytał. Nie zdarzył się, czytał. Bo on się powołuje przeczytał, na obraz. Że on Biblię przeczyta komuś i coś zinterpretuje. Obraz poufaczy tak naprawdę czyjegoś przeżywania życia. Tak. I on teraz próbuje go wsadzić w swoje w ogóle swoje. Wejść, nie? Tak mówiąc jeszcze o Kenii, ja pamiętam Agatkę, mówiąc o łamaniu schematów różnych i wjeżdżaniu w ogóle z nowym, no to było w ogóle... Ja byłam pod wrażeniem, bo po prostu za każdym razem pojechaliśmy na kolejną usługę, do kolejnego kościoła i tam był ten sam schemat. Pastor. Tak, przede wszystkim wszyscy pastor byli, wszyscy się najpierw przez chyba 40 minut przedstawiali, że jeden jest pastorem, apostołem, biskupem, tyle mają tytułu, wszyscy się nawzajem zapraszali i jakby... brakowało tej przestrzeni na ujawnienie się w ogóle tej Bożej sprawy, tak szczerze mówiąc. I ja pamiętam, jak bardzo definitywnie Agata zaczęła tam usługiwać w wielu tych miejscach i zaczęliśmy w pewien sposób nawet jakby przejmować to terytorium, raczej niż pozwolić im, żeby to wszystko kontynuowało się. I dla mnie na przykład to, ja się bardzo dużo z tego nauczyłam, obserwując to. Apostolstwo zawsze zostawi trwały ślad i zobaczcie, no to tak, bo tutaj też jesteśmy z tym zgodni, że nauka apostolska, ona jakby jest jedna, tak, no bo ona będzie prowadziła do tego samego. Natomiast nauczania w poszczególnych miejscowościach czy regionach, one mogą się różnić, bardzo. Będą prowadziły, tą samą naukę będą podawały, ale jest inna koniunkcja duchowa, ludzie z czym innym mają w ogóle problem, co innego trzeba łamać, czego innego trzeba wyprowadzać. I nauczanie, które globalnie będzie w tym samym kierunku, do tego samego prowadziło, będzie wyglądało zupełnie inaczej. Nie? Tak, dokładnie. Ja ogólnie chciałbym tak powiedzieć, to może będzie trochę kontrowersyjne, ale osobiście z tego, co zauważyłem i uważam,
że jeżeli jest posłany apostoł prawdy na dany region bądź państwo, jeżeli tego apostoła nie przyjmą z jego potencjałem, to się na pewno wywrócą ci ludzie. Ale oczywiście. Ja widzę po sobie, że ja zostałem powołany nie jako apostoł do kładzenia fundamentów prawdy, ale do niesienia prawdziwego przebudzenia. Zanim spotkałem Artura, to moje apostolstwo było tak krzywe właśnie, że wszedłem w te różne rzeczy i nie widziałem tego. Chociaż modliłem się, bo o co mi tutaj chodzi? Chociaż modliłem się, czytałem słowo, to nie widziałem tego, dopóki nie przyjąłem apostolstwa od apostoła prawdy. I kiedy we mnie się wykształcił ten fundament prawdy, teraz to się podjarało tym przebudzeniem i wyskoczyłem z barków po prostu mojego ojca duchowego. I ja tak widzę to apostolstwo, czyli apostolstwo nieprzyjęte w tym sezonie, w tym regionie, spowoduje, że Kościół po prostu ten, co tego nie przyjmuje, od razu wchodzi i Duch Święty, o to mi tutaj chodzi, że Duch Święty nie da im objawień, choćby się modlili, nie, bo odrzucili proroka. Nie, to jest straszne, bo nie ma alternatywy. No właśnie się chciałam o to spytać, czy jest taka niechęć do tak zwanych mistrzów, bo mamy kupę takich pasywnych nauczeń, w sensie, że na internecie wszystko usłyszymy, pójdziemy sobie na jakąś konferencję, świetnie się poczujemy, ale nie chcemy przyjąć tego mistrza, tak jak właśnie to, co ty powiedziałeś. Tak. No, to jest ogromna niechęć, przecież w ogóle nie wiem, jak wy to, przecież ja widzę w Polsce, no bo przede wszystkim tutaj ja funkcjonuję, to jest jakby, mówi się o mentoringu, mówi się o jakichś takich rzeczach, natomiast tak, to wszystko jest takie bardzo delikatne. Tutaj nie daj Boże, kogoś dotknij mocniej. Tylko się mówi. Tylko się mówi, no nie, tak, nie daj Boże, tak, dotknij. Ja pamiętam, byliśmy kiedyś na takim spotkaniu pastorów, jak jeszcze byliśmy w poprzedniej federacji, zanim założyliśmy tutaj własną. I tam, pamiętam, była rozmowa, jeden z takich właśnie pastorów zacnych tutaj, określający siebie jako proroka też, wiesz, taki facet, on mówił o wpływie i on mówił o mentoringu i wtedy, że on jest mentorem dla ludzi i tam doszło do mnie, dali mi tam głos i ja mówię, ja nie jestem, ja jestem dla ludzi ojcem. Ojcem jestem. I to w ogóle a on mówi, ale jak? Ja mówię, no tak. No mówię, ale wiesz, tu chodzi o to, żeby ludzi mentorować, uwagi. Ja mówię, nie, mówię, ludziom trzeba ojcować, bo Bóg to jest ojciec, a nie mentor. To jest bardzo ważne. Nasz syn ma 24 lata, ma swoją pracę, swoje mieszkanie, swoje życie, ale kiedy przychodzi do nas, to mówi do mnie, tato, tato. Tak? Jak on coś zaczyna wychodzić poza jakiś schemat, ja mówię, stój! I teraz, dlaczego, na czym rzecz polega? W Polsce jednak to coś jest dla ludzi mega bolesne. Ja wiem, z jakiego powodu to jest. Ten kraj został przejechany przez diabła za pomocą setek lat uzurpatorstwa. W tym kraju się uzurpowało władzę. Tu było masa uzurpatorów, królów, prześladowań ze strony innych państw. I tutaj, kiedy dochodzimy do miejsca, w którym człowiek ma zdecydować się, aby dać drugiemu człowiekowi wejść w swoje życie, to zaczyna być dramat. A przecież niebezpieczne to jest niebezpieczne. A przecież widzimy przykład Jezusa, który pokazuje nam to apostolstwo w tej pierwotnej formule. Tak. Co on robi? On mówi tak, nazywacie mnie Panem i słusznie czynicie. I teraz my musimy pamiętać, że oni nie wiedzą, że on jest Bogiem. Oni wiedzą, że on jest człowiekiem. I oni do człowieka mówią Panie. Oni Adonai mówią do niego. Panie mówią. Co oni w nim widzą? Widzą w nim mistrza, który wchodzi, oni dają mu pozwolenie przez to, powiedz, włóż rękę w moje życie. Okay. Prawda? Włóż rękę. A tutaj nie. U nas nie. U nas się mówi tak, podejdź blisko, powiedz mi na ucho, mi powiedz, to najbliżej będzie na ucho. Ale nie daj Boże dotknąć moich mebli. Ale to szczególnie w Polsce tak jest. Bardzo, tak. Dlatego mówię, my jesteśmy w szczególnym, ciekawym miejscu, powiem tak, w ciekawym miejscu, bo tu jest grunt ludzki bardzo pozamykany na bycie mistrzem. Znaczy posiadanie mistrza jakiegoś. No w ogóle jest autorytety takie, tak? No tak, tak, jest, tak. Tego tak rodzaju autorytety, dokładnie. Ale to jest jeden problem. Ja jeszcze chciałbym drugi wskazać generalnie też, który jest związany. Zobaczcie, bo mówimy o apostolstwie, ale często osoby, które się tytułują apostołami, one nie mają nic wspólnego z nauką apostolską. To prawda. I to, co na przykład mnie uderza, tak? Czy widzieliśmy to w Afryce, czy słyszymy tutaj dosyć powszechnie, no to wiecie, no to jest taki brak totalnego fundamentu wręcz. Tak. Bo jeśli na tych wszystkich konferencjach, na tych wszystkich wielkich wydarzeniach, zakładam też w kościołach, nie śledzę tego na bieżąco, tak? Oczekuje się w pewnym sensie, tak? Jest przemieszany.
Nowy Testament ze Starego. Nie mówię teraz o pewnych głębokościach, tylko o takich oczywistościach. Oczywiście. Że Jezus ma przyjść, że Duch Święty coś ci da. Tak, to ja pytam, gdzie są te słowa, że wszystko, co ci jest potrzebne do życia i pobożności, zostało ci dane w Jezusie, że jesteś zjednoczony z Jezusem. Gdzie to jest? Czego ci ludzie nauczają? Tak? I to jest, wydaje mi się, że też ogromne takie nieporozumienie i osłabienie. Dlatego to się później sprowadza do tego, że ludzie siadają w fotelach, filozofują, teologizują tak. trochę na ten temat. Nie ma realnego działania. Oni są kompletnie też niezbudowani. No ale przecież, zobaczcie, przecież widzimy w ogóle dramat na tej konferencji, na której byliśmy. No tak. Heniek, po prostu Heniek to do ciebie. Heniek wie, ja w ogóle uznany człowiek jako apostoł, on tutaj twierdzi, że granice państwa są niezabezpieczone, bo w państwie nie szanuje się w ogóle Żydów. No jak może człowiek taką rzecz wymyślić? W ogóle ja się pytam, z jakiej części jestestwa takie coś się wybiera, prawda? Ja w ogóle cieszę się, że ta tego Marka, żona, jak ona się tam, bo zapomniałem, ta Cieciukowa, ona wzięła Izka, tak? Wzięła mu tam troszeczkę, jakby pokazała inaczej, potem jeszcze tam Rycharski też mu inaczej tam wskazał. Chodzi o to, że jakby właśnie to jest to, że jest apostoł, okay? Ale ten apostoł, on nie prezentuje nauki apostolskiej. Tak. I potem ludzie są co? Pokaleczeni przez to. Tak. I potem ty przychodzisz z prawdziwą w ogóle formą mistrzostwa do niego, nie? A on, kurczę, wiesz, bo znowu mu coś, kurczę, wprowadzili jakiś lewy program do głowy. No. Jeszcze taką rzecz widzę. Mam takie wrażenie, że wielu apostołów rozumie kształtowanie ludzi jako formowanie ich kompletnie na swój wzór, pod swoją foremkę, jakby tworzenie ludzi, którzy są dokładnie tacy sami jak oni. I ty nigdy tego nie robiłeś, uczyłeś nas prawdy i ta prawda zawsze była bardzo ważna, jakby musieliśmy rozumieć, wierzyć i działać zgodnie z prawdą, ale ty wspierałeś w nas to, co włożył nas w Bóg, czyli ten nasz potencjał, tą naszą indywidualność. Tak, dałeś to rozpoznać, a tak, później to promowałeś. Tak. Nigdy nie ukształtowałeś nas na swoją taką tak. formę, no tak, tak. jaki jesteś ty i jaki w sobie rozpoznałeś potencjał. Myślę, że to jest duży błąd, bo w ten sposób ścina się bardzo wiele obdarowań i wielu ludzi, którzy mogliby uczynić rzecz nową, a nie czynią jej dlatego, że są wbijani w jakąś pudełko, w jakąś formę, formowani na czyjś wzór, tak. w ten sposób nigdy nie dążą do swojej też jakiejś doskonałości roli. Oczywiście, że tak, bo nowa rzecz wzbudza w ludziach, którzy nie są pewni chyba tego, kim sami do końca są, albo nie rozumieją, czym jest prawdziwe apostolstwo, wzbudza lęk, więc ścina się tych ludzi. Mamy teraz takiego też oryginalnych, mamy ludzi u nas w Białymstoku. Wypychamy, budujemy, promujemy. Tworzą rzecz nową. Tak. Niektórzy nawet bardzo nową, coś szerzą królestwo w sposób, który dotąd nawet w tym kraju nie zaistniał. I naszą rolą jest wzmocnić Amen. W tym i zachęcić do tego, żeby to zmieniać. A nie stłamsić i przerobić. Odpowiedź na dany czas, tak jak mówiłeś. Jesteśmy następnym pokoleniem w pewnym sensie, tak? Tak. Tak? Nauczyliśmy się poprzez ojcostwo, poprzez uczniostwo wzięliśmy wzór ojcostwa, tak? Niesiemy go dalej, tak? Tak. Taka jaka jest w ogóle idea tego, nie? Ale właśnie, bo to jest tak, no. Już wracając do tej konferencji, do której się odwołujemy, no wszyscy siedzą i mówią o ojcostwie. Tak. Ale nie widać tego ojcostwa generalnie, tak? No nie widać tego właśnie szukania tego rozwoju człowieka, tych pereł, tego co mają, żeby to jakby wspomóc do pewnego momentu, tak, utwierdzić jeszcze w zależności jakby od rozwoju, tak, wypchnąć do służby, do tego, żeby to służyło na potrzeby szerzenia królestwa. Nie? Ja chciałam teraz przejść do takiej kolejnego mandatu, kolejnej odsłony apostolskiej, którą gdzieś tam zauważyłam. Przede wszystkim to ten reformator, ten co wstrząsa wszystkim, ten, który robi inwazję. Inwazję chwały. No bo łamie nieboże wzory. No tak. Piotr jako pierwszy poszedł i usiadł z poganami. I to było w ogóle jakaś taka wielka odsłona tego, co było Bożą wolą. W sumie, co było strasznie radykalne w kontekście. No, nie do przyjęcia wręcz u nich w tamtym momencie to było. Stanął w łomie. Pewnie facet, nie wiem, czy on do końca był świadomy, co mu groziło za to, tak. ale chyba może i tak, nie wiem. Ale rzeczywiście w apostolstwie jest taki radykalizm, który to nie jest radykalizm planowany. To nie na tym rzecz polega. Wielu ludzi tam na przykład nam zarzuca, wy kontrowersyjni. Nie kontrowersyjni, kontrowersyjni, bo to się nie da inaczej. Ale nie dlatego kontrowersyjni, bo mnie kręcą kontrowersje. To tak. nie kręcą mnie kontrowersje, jakby.
kiedy apostolstwo wchodzi gdzieś, to ono w sposób naturalny rozpościera nową przestrzeń w ogóle rzeczywistości. On jakby kulturę nową wprowadza. Tak. I teraz to stara kultura trzeszczy. Tak. No trzeszczy kultura stara. Po prostu, bo... Czyli bo... dla starego takiego systemu w ogóle religijnego to będzie kontrowersyjne. To będzie zawsze. Jakby tego nie podać. Jakby nie podać. Co byśmy tego nie próbowali... Każda osobowość apostoła może trochę inaczej to podać. Tak będzie do tego samego prowadziła, tak? Bo to jest walka z tą samą koniunkcją duchową. Ale będzie to cały czas... I wtedy mamy tych ludzi religii, co na to patrzą i są w ogóle zszokowani i w ogóle nie wiedzą, co z tym zrobić. Tak, ja taką powiem wam śmieszną teraz rzecz ostatnio. Siostra moja mieszka w Anglii i z uwagi na to, że mam coraz lepszą tam z nią relację i tak dalej, różni ludzie z jej otoczenia zaczynają nas po prostu słuchać. I ostatnio dorwali taki film, gdzie Michał zarżał jak koń. No, jest taki. Ale posłuchajcie, bo to jest w ogóle fajne. Dla religijnego świata to było obrazą. Tak. A dla ludzi, którzy nie poznali Jezusa, a szukają Boga, mówią kozak. O, widzicie? Fajne. Kozak. Porwałam Biblię dla religijnego świata, w ogóle... Heretyczka. Antychryst, w ogóle Jezabel, no nie wiadomo co. Ale dla ludzi, którzy szukają Boga, mówią, nie no, w ogóle konkret babka. Ty, jaka konkretna babka w ogóle, dawaj ją tutaj. Tak. Czyli to apostolstwo w ogóle dla skostniałej religii zawsze będzie kontrowersyjne, cokolwiek byśmy nie zrobili. No bo to fajną konfrontacja pewnych modeli, schematów, które nie są Bożymi schematami, na przykład to, że wiesz, że książka to słowo Boże. Tak. Religia nie rozumie, że zmienia się też pewien czas. I bo religia, dla religii to jest bolesne zabranie czasu, bo jak zabierasz religii czas, to ona się nie ma na czym oprzeć, ona się kończy. Bo my powielamy prawdy i prawidła Boże w apostolstwie, a nie schemat działania w danym sezonie. Tak. A to jest to, co ludzie gubią, że chcieliby powielać schemat działania w starym sezonie, który już przestał istnieć, a znowu tych prawd w ogóle ich nie ma. Ale generalnie prawda jest jedna i prawdy są takie same, niezmienne, bo Bóg jest niezmienny i to jest apostolstwo. Ale tu nie mamy robić, tak jak ty powiedziałeś, takich totalnych klonów, że chodzi o to, żeby człowiek chodził na wzór Artura i teraz wszyscy tak jak Artur, nie? No to by zaprzeczało w ogóle. Z serca Boga w ogóle wypływa różnorodność. Bez sensu to jest tak. Nawet nie dotrzemy do wszystkich grup w ten sposób. Muszą w nas rozpoznać siebie. Tak, jest pewnego rodzaju klonowanie na początku, kiedy dziecko jest bardzo młode w wierze, ale później jest to ten indywidualizm, ale dalej na tych apostolskich prawdach, które są niezmienne. Dobra, kolejny model. To mamy ten, który tworzy jakiś model, czyli na przykład mamy całą doktrynę apostoła Pawła. Ten, który tworzy fundamenty wiary. No właśnie, a nie powiela je. A nie powiela, bo... Na dany moment. Na dany moment. To jest w ogóle to jest ciekawe, bo tutaj oni powstają, Jezus odchodzi do nieba, oni zostają, zostają z jakąś ideą. Ale to jest ciekawe, bo ta idea to jest idea niekompletna. W ogóle nie wiem, czy... Ja się kiedyś nad tym zastanawiam, mówię, Panie Jezu, a dlaczego Ty nie zostawiłeś im kompletnej idei? Przecież... Czy to by nie było w ogóle prostsze? Ja w ten sposób z Bogiem rozmawiam. Przecież dobra, okej, chodzisz z nimi 3,5 roku. Jest taki moment, kiedy widzimy, że oni się nawracają, tchną na nich i przyjmijcie mojego ducha. Wiemy, że to jest nowe narodzenie tych ludzi, bo to się dzieje, bo jego Pan zmartwychwstanie. Już, okej? I teraz jest czas na to. Jest czas na to, żeby on im zaczął wykładać doktrynę. Ale on tego nie robi. Dlaczego tego nie robi Jezus? I to jest właśnie to, bo się kończy jego eon. On wie, że zaczyna się, że on zaraz idzie do nieba i zaraz się zaczyna coś nowego i w tym nowym on nie jest już apostołem. Bo to Jezus nie jest apostołem po swoim pójściu do nieba. On przestaje być apostołem. I teraz on wie, że kończy się eon i tam nowy apostoł powstanie. Tam powstanie ktoś zupełnie nowy. I on, wiecie, oczywiście uczniowie jego mają do tego siłę, że tak powiem, możliwości, umiejętności, żeby tak jak Paweł słuchać, bo nikt nie, bo to, że oni tego nie zrobili, a zrobił to Paweł, to nie jest taki wybór Boży. Bo oni też mogli sobie u Arabów siedzieć po 3 lata, w cudzysłowie, i słuchać Ducha Świętego, a nie siedzieć w Jerozolimie i zajmować się nowelizacją prawa mojżeszowego, a oni się tym zajmowali.
Okay. Prawda? I tutaj widzimy, że powstaje luka, a nie musiała powstać luka. I co? Wchodzi Paweł. I Paweł stwarza pionierską formułę, która wcześniej nie istnieje. I teraz apostolstwo, które pojawia się na jakimś odcinku funkcjonowania tej ziemi, również wprowadza pionierską formułę. I dlatego też mówią, że to jest obrona wiary, czyli jest pewnego rodzaju ożywienie tej wiary. Zawsze, bo wiara musi być ożywiana co pewien okres. Bo to jest nieprawda, że od początku, jak Jezus odchodzi do nieba, to teraz jest taki sztywny taki pas i ten pas się nie gnie. On się gnie czemu? Bo jest diabeł i demony. I to się nagina cały czas. I teraz apostolstwo określonego czasu, ono co robi? Podnosi. To zobaczcie. Przychodzi na przykład tam w średniowieczu temat Lutra. Prawda? To jest typowy ruch apostolski. Co ten facet robi? On w ogóle mówi, no, nie ma czyśćca. Nie można łupić ludzi z pieniędzy. To jest nieprawda, że jak będziecie dawali dużo kasy, to pomoże tym, którzy odeszli. Jeśli się nie narodzili z Bożego Ducha, to oni nie pójdą do nieba. No przecież to jest w ogóle odkrywcze, a wydawałoby się, że normalne. Przecież Luter nie mówi niczego innego niż to, co mówił Jezus powiedzmy 1500 lat wcześniej. Ale on był trzecią kulturę tych wieków średnich. To no właśnie, no właśnie. I on przed tym i co wprowadził? Wprowadził nowelizację doktrynalną. Dzisiaj ludzie do nas mówią, bo wy to robicie, wy Biblię tłumaczycie. Ja mówię, no tak, bo to jest wypaczone wszystko. Tak. Bo wzięli to wszystko, już wypaczyli, skończył się eon, onegdaj, niewiasto, proszę ciebie, i tak dalej, i tak dalej. W ogóle tak. Zakończyło się to. Też to, co robimy, to nie jest w ogóle takie proste, ponieważ dotykamy tych tematów, że masa społeczeństwa, przede wszystkim też wierzącego, chce obsługi religijnej, tak, prawda? Tak. Więc w ogóle ludzie są przyzwyczajeni do tego w ogóle. Ta religia tak w ogóle zakodowała ich umysły, że to, że rodzą się na nowo, wcale to w ogóle nie tworzy od razu kultury w ogóle takiego rozwoju, nie? Więc to, co my robimy, jest trudne, bo masa ludzi w ogóle, Kościół im się kojarzy właśnie z tą obsługą religijną, tak? A my tworzymy środowisko właśnie do rozwoju. I właśnie mówimy, że możecie wszyscy robić te rzeczy, tak? Możecie rozpoznawać się i też dalej działać. To, co ty mówisz, że ludzie niekoniecznie chcą takiego rozwoju, no bo to jest cały ten klimat takiego, ja to nazywam właśnie wychodzenie z Egiptu i to nie jest łatwy proces. Tak. Ja muszę powiedzieć, że sama, kiedy po prostu zaczęłam się rozstawać z różnymi rzeczami, no to jak najbardziej tęskniłam za Egiptem. No tak, no przecież. Religia wciąga jak bagno. Słuchajcie, ja ze 2 dni temu, 3 dostaję telefon od dziewczyny, dzwoni do mnie dziewczyna w sprawie swojego kuzyna z Francji i mówi, który w ogóle facet, tak, jakiś tam kulturysta, chłopak taki na fali, taki wiecie, on mówi, co on tam nad tym Paryżu tam robi, jakieś fikołki, nie fikołki, taki medialny w ogóle chłopak, gdzie nawrócił się. Nawrócił się, mówi, a ona nawrócona w ogóle dziewczyna, prawda? Nawrócił się, przychodzi do domu i do matki mówi, niewiasto, mówi, Jezus żyje, a matka mówi, matka od razu do tej dziewczyny, która wiedziała, że ona tam nawrócona, dzwoni, słuchaj, a matka, no niewierzący człowiek, mówi, ty jakaś psychoza, mówi. Tak. Bo on, zobacz, co on robi, wcześniej przeklinał, krzyczał, był pełen życia, a teraz on do mnie przychodzi, mówi, niewiasto, ty tam zaingeruj w ogóle. Dziewczyna nas znalazła, dzwoni i w ogóle, słuchajcie, no pyta mnie, ja mówię, nie, słuchaj, spotkałeś się z Jezusem, no wiesz, nie wiem, co z nim jest, ale jeśli tak działa, to w religię się władował, ale zobaczcie, w jak łatwy sposób. Żywy, pełen życia takiego chłopak, prawda, nawraca się, hop, w patrzyku zgas. Tak. Jakie to silne jest. I teraz apostolstwo musi to wypierać. Apostolstwo danego czasu. Stąd ono wprowadza reformację. Mhm. Nawet na mowę. Mówmy nawet, normalnie. Nawet, no, chwała Bogu, bracia, siostry. Niewiasty. Wiecie, XXI wiek, Paryż. No wiesz, no to kobitka, no... No. Prawda? Więc to rzeczywiście, no jest ta reformacja i... Bo właśnie mówię, każdy eon tego będzie wymagał. Każdy czas. Musi to być... Bóg mówi, oto wszystko czynię nowym. I wiecie, to jest proces ciągły. Proces ciągły. My jak byliśmy w kościele zielonoświątkowym, jeszcze pamiętam, pastor wtedy prorokował i on taką fajną rzecz, bo on nie wiedział, że on prorokował, i on mówi tak, mówi, powiem wam pewną historię. Mówi, najpierw tam był Wesley, powstali metodyści. Potem powstali baptyści i prześladowali metodystów.
Potem powstali zielonoświątkowcy i prześladowali baptystów. Mówię, obyśmy my nikogo nie prześladowali w ogóle. Wiecie? Więc, natomiast ja się śmieję, bo kiedy potem po latach ja napisałem jakiś artykuł i ten pastor w ogóle mi odpisał, prawda? A w ogóle wie, że to nieprawda, bo ja napisałem, że chrześcijanie obecnego czasu znaczy są zgorszeni Bogiem cudów. Się gorszą. A on mi odpisał, a może oni się gorszą tych, którzy dają złe świadectwo. Ja do niego prywatnie napisałem, mówię, Arek, pamiętasz, prorokowałeś, żeby nie prześladować. Mówię, nie prześladuj mnie. Tak. Nie prześladujesz mnie. W ogóle wiesz o tym, jesteś pastorem największego kościoła zielonoświątkowego w Polsce i bierzesz i mnie prześladujesz, chłopie. Prawda? Wbrew swojemu proroctwu sprzed lat. Bo co? Bo nie podobać się to, że ja wprowadzam nowe rzeczy. A czym one przeczą w ogóle temu? Przecież my nie robiliśmy nic, co stary pastor Czajko opisał w swojej książce o charyzmatach. To on opisywał święty śmiech, my się śmieliśmy w ogóle, rzucaliśmy na ziemię. On upadki pod mocą, padaliśmy pod mocą. Tak. W ogóle nic innego, jak realizowaliśmy jego książkę, za którą wszyscy mówili brawo. Tak, a poruszmy taki jeszcze temat, bo to jest też uważam bardzo ważne. Czy apostolstwo można komuś narzucić? Czy jest to kwestia też rozpoznania? Ponieważ wiemy, że a propos powiedzmy wypowiadania też różnych proroctw, nie? Czy można poprzez wypowiadane proroctwa zmusić ludzi do tego, żeby właśnie w to miejsce przyszli, byli temu poddani i tak dalej. Skąd? Czy jest to temat jednak rozpoznania, skąd? Że człowiek musi rozpoznać, tak jak wszystko w swoim życiu, nie? Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Słuchajcie, no to nie można, wiecie doskonale, że to prorok, to dzisiaj nadwyrężenie całej perspektywy proroczej jest ogromne. Tak. Ludziom się wmawia, nie wiem dlaczego się wmawia, myślę, że dlatego się wmawia, znaczy powodów może być wiele, ale ludziom się wmawia coś, czego szczególnie na poziomie apostolstwa robić nie wolno. Bo ja, wiecie, do różnych rzeczy, o różnych rzeczach można człowiekowi powiedzieć, na przykład widzę w tobie, nie wiem, taką czy taką postać, ale apostoł to jest, jakby to powiedzieć, to jest tak świadomy człowiek. W ogóle apostolstwo niesie sobą potężną świadomość. On nie da się wciągnąć w coś. Do mnie było wiele proroctw różnych. Różnych, nawet wcześniej, Artur, widzimy Cię, widzę Cię w wielkich tam sprawach, ale wiecie co? Nigdy to na mnie nie wpłynęło. Ja miałem zawsze coś takiego, że nade mną mógł prorok ustać, obojętnie co mówić, to takie rzeczy, które rzeczywiście mogły być prawdziwe, ale one mnie nie ruszały, wiecie czemu? Bo ja mam coś takiego, że jak ja czegoś osobiście nie przeżywam w środku, to ja nikomu nie uwierzę. Ja w ogóle nie uwierzę komuś, jak ktoś do mnie przyjdzie i powie tak, Artur, jesteś wspaniały. Pierwsza rzecz, która jest we mnie, jeżeli ja nie czuję się wspaniały, rozumiesz o co chodzi, to co ja w ogóle powiem, kłamię w ogóle jak znud tam wspaniały. Ja, bo co? Bo ja za tą świadomością podążam bardzo mocno. To we mnie musi powstać to, że ja jestem wspaniały. Prawda? I jak ja nie sądzę, że można komuś powiedzieć, Biacie, ty jesteś apostołem, widzę Cię, Pan mi pokazuje Ciebie. Ale to mogą być na wyrost dawane takie różne rzeczy. Ale apostoł będzie czuł. Też jak się rozpoznaje, pewne rzeczy rozpoznaje się przedwcześnie, jeszcze nawet jak się nie jest gotowym. Znaczy może nie przedwcześnie, nie chciałem powiedzieć tego negatywnie, tylko że wcześniej. Ja pamiętam jak na jednym z Tymoteuszów pierwszych czy czegoś, czy szkół wiary, rozdałeś kartki, żeby napisać kim się, kto jest. Tak. Ja miałem taki lekki dysonans wtedy, bo ja z jednej strony widziałem, co we mnie ożywa, ale to przestrzenie były jeszcze niedoświetlone, tak? Nie było jeszcze jakby strategii, ale to nie było tak, że ktoś mi mówił, że mi to imponowało, że to były emocje. Nie. Widziałem, że kiedy cokolwiek na ten temat czytam, dzieje się, rozmawia, coś się we mnie w ogóle tam żyje. Cały się tam telepie. Tak? I to jest takie stałe, to mnie kręci. Tak? Do tego gdzieś się ukierunkowuje. Ja wtedy Ci wpisałem, nie wiem, czy pamiętasz, że docelowo apostolstwo. Tak. Ja pamiętam, bo ja czytałam Wpisałem to, ale ja nie widziałem, że ja z nikim o tym nie rozmawiałem, bo ja nie chciałem też, wiecie, głupawki teraz, nie? Tak. Że kolejny, który tam się tutaj udaje, że co? Ja się gdzieś tam w spokoju z tym przeglądałem, ale widziałem, że to mi pracuje. Nie? Ale to też, moim zdaniem, to problem też jest, że są niewłaściwe modele tego apostolstwa. Dlatego na przykład patrząc na te różne odsłony, tak jak powiedziałaś, Gatka, te różne mandaty. Bo ja miałam takie przeświadczenie, że apostoł to tylko kościoły zakłada. I to był koniec mojego objawienia na temat apostolstwa. Ale jeśli mogę, nie? To właśnie odnośnie tych modeli, nie? Patrz. To co żeście wcześniej też mówili, to apostoł jednak zapala człowieka. Ja bym chciał na przykładzie na swoim przykładzie pokazać, jak to na przykład między mną a Tomkiem też było, nie? Tomek mi nigdy nie powiedział, kim ja na przykład jestem, nie? W ogóle. Natomiast to, co on robi, to od samego początku ociosywał mnie w różnych tych, ale w jaki sposób mnie ociosywał?
rzucając na mnie coraz większą odpowiedzialność. Amen. I to jest mega rzecz, która uważam, że tak jakby ojciec doprowadza do tego, że z jednej strony pokazuje, a z drugiej strony to rzuca tą odpowiedzialność. I jeżeli człowiek później wchodzi w te buty, to nie tak musi rozniecać ten swój wewnętrzny ogień, tak, który jest związany w ogóle z tym, co tam naprawdę ma wnętrzu tak siebie, nie? No i okazywało się, że w kolejnych rzeczach ja coraz to bardziej, że tak powiem, się sprawdzałem, coraz to bardziej w ogóle ja odnalazłem w ogóle siebie, bo mówimy teraz, wcześniej też nawiążę do tego, co Michał powiedział, no niektóre rzeczy za mgłą mają, niektóre nie mają, niektórzy biorą tak jakby za przykład kogoś innego, no okej, okay, patrzę na Tomka, co on robi, patrzę jak on działa, nie? Biorę w ogóle na praktykę to, co on do mnie mówi, ale ja w ogóle tam siebie w tym wszystkim szukam i ja widzę w ogóle, że rosnę, że to się we mnie pali coraz to bardziej, tak, i zaczynam w tym funkcjonować, nie? Bo w ogóle to jestem ja, albo nie jestem ja, albo jestem ja. Ale co to powoduje? Jeżeli jest człowiek, który jest gdzieś tam dorosły i widzi i prowadzi ludzi, nie, no to on też widzi ten potencjał. I to, że on komuś powie, że jest apostołem, co to ma? Do czego to ma w ogóle doprowadzić? Tak. W ogóle to, że ktoś jest na jakiejś konferencji nawet nazwany apostołem, do czego to ma doprowadzić? Tak. W ogóle to nic nie się zmieni. Z drugiej strony apostolstwo jest pewnym stylem życia. Ja na przykład to u siebie tak widziałem, że to czy ojcostwo, tak, czy wizjonerstwo, czy jakieś pionierstwo, ja zacząłem jakby łączyć sobie te rzeczy, widząc, jak ja zaczynam funkcjonować w tej części zawodowej. Że tak naprawdę to, co ja robię, ja sobie tak roboczo nazwałem, tak, to jest takie apostolstwo biznesowe, bo ja gdzieś jadę, chcę coś tworzyć, chcę coś wyposażać, chcę złamać coś starego, dać jakąś wartość, w ogóle system, którym się poruszam, nie? Myślenia, mojego funkcjonowania, mówię, no, ja już się tak konfiguruję w tą stronę. Nie? To oczywiście dotyczyło akurat kwestii jakichś tam tematów zawodowych, ale funkcjonowanie, mechanizmy, sposób myślenia, rozmyślania jest ten sam. Ten sam. Tak. Ale był. 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 Nie? Był. Właśnie to jest ta faza, że ja zacząłem odkrywać, że ja już tak zaczynam żyć. Co prawda tak, czasowo jestem więcej zaangażowany w życie zawodowe, ale tak, bo takie są proporcje, ale styl już jest, tak? Zacząłem sobie świadomić, że to przecież ja już to robię. Tylko teraz muszę odpowiednio to poprzestawiać. Jeszcze jedną taką rzecz poruszę, bo też to, co powiedziałeś o ojcostwie. Apostolstwo dla mnie jest ojcostwem, a widzę, jak wychowujemy dzieci. Dzieci się wychowuje w taki sposób, że przygotowuje się je do samodzielności, do tego, żeby rozpoznały, kim są. Ja nie mówię do dziecka, jesteś chemikiem, choć na przykład widzę, że ktoś się interesuje chemią, bo ono musi samo zdecydować, kim ono chce być, ale przygotowujemy do tego, żeby docelowo opuściły dom i poszły do samodzielnego życia. I apostolstwo jest takim ojcostwem, które ma przygotować ludzi do tego, żeby wyszli i robili nowe rzeczy na nowych terenach, bo mamy wielkie posłannictwo, tak? Tak. Mamy to jest nasz cel, tak? Więc musimy to z nich wydobyć, przygotować i pokazać, to jest wasza rola. Tak naprawdę o to w tym wszystkim chodzi. Natomiast to, co ja widzę w religii, to widzę, że religia jakby zamyka tych ludzi w jakichś budynkach, w jakichś obszarach i kompletnie nie wyposaża, nie wypycha jakby, nie pokazuje, że jesteście zdolni pójść i żyć tym życiem dorosłym, samodzielnym, wziąć odpowiedzialność. A to, co też powiedziałeś o odpowiedzialności, każdy kolejny pułap odpowiedzialności, widzę to też po moich dzieciach, widzę to po ludziach, wejście na każdy jeden kolejny pułap odpowiedzialności daje nam dojrzałość. Ja pamiętam, jak my z Michałem poszliśmy kiedyś na ewangelizację, którą zrobiliśmy po raz pierwszy sami. Sami za to wzięliśmy odpowiedzialność, sami byliśmy na ulicy, sami od początku do końca to zrobiliśmy. Jacy my byliśmy szczęśliwi. Wzięliśmy za to odpowiedzialność do końca. Odpowiedzialność waszą. Odpowiedzialnością, ale jak my urośliśmy wewnętrznie, ile myśmy się nauczyli, ile my zrozumieliśmy, ile nowych zdolności do nowych rzeczy zyskaliśmy, to siedzenie i rozmawianie o tym, czy rozmyślanie, tego by nam nie dało, ale też ktoś nas do tego wyposażył, pokazał nam jak, zbudował nas, dał nam wiarę w swoje możliwości, że możemy, że jesteśmy zdolni i pokazał nam, że ta samodzielność, ta odpowiedzialność nie jest wcale taka trudna, nie jest taka przerażająca i że to jest w ogóle nasza rola, wyjść, nie po to, żebyśmy wszyscy teraz się skupili tu w jednym miejscu przy jednym stole, tylko żebyśmy wyszli i do tego wypychamy ludzi. I tego w religii nie widzę, więc jeżeli ktoś mówi, że jest apostołem, czy mówi, że to jest apostolstwo, a tego w jego służbie, tego nie ma ruchu, no to ja to uważam. Jeszcze chciałem tylko jedną rzecz powiedzieć a propos też tego, że czasem trochę mnie to śmieszy, jak widzę ludzi, którzy opowiadają o tym, jak są umęczeni swoim apostolstwem. To jest dobre. W ogóle jak pokazują tak, bo oni chcą tak budować, jak oni się właśnie poświęcają, to też te polskie demony takie generalnie, tak? Ten syndrom takiej ofiary. Ja powiem tak, okej, my gdzieś tam
swoją przygodę z apostolstwem tak naprawdę dopiero zaczynamy i rozkręcamy, ale mi to jara. Ja jestem każdego dnia w ogóle, jestem naładowany, mi się chce w ogóle, ja tym żyję, to mi nie ciąży, tak? Tak. Okej, okay, doba ma 24 godziny, czasami jest to trudno wszystko spiąć, ale to nie jest ciężar, to nie wymaga czegoś tam, że teraz, nie wiem, siedzę, myślę, poce się w ogóle, co tu zrobić. To, tak. To przesiąka człowieka, tak? To jest, więc ja w życiu bym nie odpowiedział o to, że to jak, może być jakąś ciężarem, dlatego się... Mówię, że mnie to trochę bawi, no bo to tak, chyba jest niezrozumiałe. I to teraz idziemy dalej, nie? Ci ludzie, którzy, że tak powiem, określają apostolstwo u siebie, nie? No to widzisz, przychodzi ktoś tam, pastor czy tam jakiś przywódca, nie? Tak. Mówi, ty jesteś apostolem. I co on robi tak automatycznie? On zrzuca odpowiedzialność ze swojej praktyki, której, że tak powiem, nie dokonuje w żaden sposób, na kogoś innego. Odpowiedzialność, której się boi. Tak. Której się boi, zrzuca ją na drugą osobę, no i powiesz, ty jesteś apostołem, nie? I teraz... W takim, w kościele. Za tydzień cię rozliczę. Tak, właśnie. I do tego dążę, nie? Za tydzień cię rozliczę, no ale ma jakiś przykład? Nie ma jakiegoś przykładu. Ty jesteś apostołem, weź sobie książkę na generałowi wiary, oni tak robią, to ty teraz zrób tak samo. Tak, tak samo. I znowu masz ten obraz, nie? Tak. I dokonuj tego obrazu, który tam jest, czci ten obraz, nie? I, tak. I zaczyna się religia kręcić dalej, nie? No i właśnie tutaj jest, dotykacie właśnie tej kolejnej, tego mandatu kolejnego apostolskiego, który jest taki szkoleniowiec, trener. Ten, który w ogóle mentor, jak gdyby ten, który, no Jezus chodził i był z tymi 12 i uczył ich. Tu wyganiamy demony, tu uzdrawiamy chorych, tu mnożymy chleb. Tak? A my mamy takie zastępstwo tego wszystkiego, że mamy szkoły biblijne. Tak? Czyli nie my, tylko religia. Religia ma szkołę biblijną, a tu chodzi o takie praktyczne realizowanie właśnie tego przejmowania tego terytorium w praktyce. Wyganianie tych demonów i to jest to szeroko pojęte posłannictwo, które jest szersze tylko niż cytowanie Biblii na ambonie. Ja powiem tylko, jak mogę, że mnie tutaj bardzo nauczył marketing sieciowy, bo tam się uczy właśnie w praktyce, nie w teorii, że najpierw ty pokazujesz, później ty bierzesz ucznia i z nim to robisz, a później i dajesz mu pewne wytyczne, gdzie jeszcze można to bardziej rozpędzić, a później już on sam robi, doglądasz, a później już puszczasz, nie? To mnie bardzo, bardzo mocno mi pomógł ten system szkolnictwa, bo problem tutaj ja widzę polega na tym, że mamy system szkolnictwa grecki, czyli przychodzi się do szkoły, jest nauczyciel i ten nauczyciel, okej, słuchamy go, później zaliczamy egzaminy, sprawdziany, ale tak naprawdę go zlewamy. A system uczniostwa, czy to w Chinach, ten taki wschodni, jest systemem takim mentoringu ojcostwa, gdzie widzimy to w filmach typu kung fu i tak dalej, to tam jak się przychodzi do szkoły kung fu, to ten mistrz guru, tak, jakkolwiek tak zwał, jak zwał, to on wchodzi ci właśnie w życie, jest twoim jakby ojcem i mentoruje ci i trenuje ciebie, uczy ci tak jak w tych różnych filmach, nie wiem, zawieszania ubrań, ale co to ma do kung fu? A ma, bo ten ruch się wykonuje. I to ja widzę dzisiaj, że musimy w swojej mentalności, szczególnie u nas Polaków, zmienić system greckiego na ten system prawidłowy, ten biblijny i wejść... To mówię bardziej też do ludzi, jako którzy przychodzą, żeby w ogóle, tu nie chodzi właśnie o to, żeby tylko teorii się nałykać, ale o to, żeby w tej praktyce być wytrenowany. Dlatego szkoła biblijna też powinna być tak naprawdę prowadzona przez apostołów. Tak. Bo inaczej to ona powinna łączyć teorię i praktykę razem. Tak, wersetów na pamięć. Tak. I jak szybko zareaguje, jeszcze pamiętasz, który to werset z Galacjan, skądś tam, na to jest presja. Nie ma żadnego praktycznego przełożenia na funkcjonowanie. Przecież wiadomo, że nauczanie, które jest robione przez apostołów, to ono też jest właściwe do danego czasu i rozpoznania. A nie dlatego, że mamy zrobiony jeden schemat, który gdzieś tam sobie zrobiliśmy. Tak? Musi być rozpoznanie z tym, z czym jest problem, z czym jest potrzeba, co trzeba wzmocnić, co trzeba wypchnąć. Nie? Tak, są pewne szkoły i krzyczą właśnie o przebudzeniu na przykład Kuba Kamiński i tak dalej. Ja raz mu dałem taki komentarz pod jego spodem, który usunął, ale mówię, Kuba, gdzie są ci ludzie po twoich konferencjach na ulicach? I cisza. I zauważyłem, że po prostu jest tam ładowanie emocjami, taki cudowny czas z Panem, wiele tysięcy ludzi naładowani, a później łup. Czysta teoria, czyste pompowanie emocjonalne. A w apostolstwie jest zupełnie inaczej. Wiem to, że dzieci zrobią to, co widzą u rodzica. Pójdą i będą to powielać. To będą widzieć sukces rodzica w czymś, będą robić to samo. I to jest normalne. I teraz pytanie jest, jakim apostolstwem jest ta religijność, która wydaje taki owoc. Żadnym apostolstwem. Ten apostoł musi wpuścić to dziecko głęboko do swojego życia, czyli żyć. Ale też chodzi o to, żeby ten uczeń zidentyfikował. Uczeń tak jak ty, Agatka, mówiłaś też, że wie, że na przykład ty jako prorok, przecież ile osób przychodzi i mówi,
Chce się nauczyć. Tak. No, wyszkol mnie. Ale nauczyć się czego? Bo to pytanie czasami jest takie powierzchowne. Tam są bardzo często różne pobudki, o co komu chodzi. Do czego kto dąży, jak chcesz poznać intencje. Drogę życia proroka, ludzie, czy chcesz się nauczyć prorokować? Czy chcesz zaszczytów? Zaszczytów, czy chcesz cenę? Ludzie chcą też teorii bardzo dużo, wiecie, bo teoria, szczególnie w naszym kraju, ma duże uznanie. I nie kosztuje. Jako taka, znaczy tak, tylko tak, oprócz tego, pewnie to zauważyliście, że w Polsce panuje taki system paraokultystyczny mocno, co też Kościół katolicki w tym sobie tutaj bardzo duży udział ma. I istnieje pojęcie tej wiedzy magicznej i ludzie, kiedy uważają, że znaczy uważają, że jak będą posiadać pewne rzeczy, to to w sposób automatyczny będzie zmieniać ich wnętrze. Natomiast ja pamiętam, zanim jeszcze założyliśmy pierwszy kościół, ja byłem wtedy po raz pierwszy w Izraelu i byłem w Getsemane, modliłem się. Mówię, Boże, powiedz mi, jak Ty to zrobiłeś, bo ja chcę to tak też zrobić, jak Ty założyłeś kościół. I ja wtedy taka myśl do mnie doszła, że ja z nimi byłem. Ja z nimi byłem. To w ogóle, ja w ogóle zobaczyłem nowy wymiar usługi apostolskiej Jezusa. Co, bo co on robi? On bierze 12 ludzi i on ich szkoli. Tak. To jest szkolenie. Chodzi z nimi, pokazuje im, dotyka razem z nimi, bierze tam ich za rękę, mówi, to tego dotknij, to tu, pokazuje im te rzeczy. Ja mówię, aha, Boże, to jest ten schemat. To w taki sposób my możemy to przełożyć na dzisiejszy czas. I teraz okazuje się, że pierwszą rzeczą, którą apostoł ma zrobić, to zgromadzić wokół siebie podstawową grupę ludzi, których on przeszkoli, bo on nie przeszkoli wszystkich. Tak, też musi rozpoznać. On rozpoznaje, bo to też jest coś takiego, że właśnie on wybiera 12 Jezus. Jest napisane, bo zobaczcie, to jest ciekawe, nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Okay. I teraz wiele osób na przykład teologizuje, mówi, wiesz, to Bóg wybiera, jeśli chodzi o zbawienie. Ja mówię, bzdura. Tak. Tu nie chodzi o zbawienie w tych słowach Jezusa. Tu chodzi o to, że Jezus wybiera uczniów spośród grup, różnych grup, które przy nim są. Przecież my wiemy, ile ludzi przy nim jest. Tu 4000, tam 5000, czy tam wiecie, o co chodzi. Masy ludzi przy nim są. A on wybiera 12. Kto to są? On rozpoznaje ucznia. Ucznia, bo masa ludzi, która z nim jest, to nie są uczniowie i on nie może szkolić, bo nie można szkolić nieucznia. Człowiek musi posiadać predyspozycję, tak jak się mówi wśród kulturystów, wiesz, nauczę cię wszystkiego, Dorian Yaswa nie tak mówi w ogóle, wiesz, nauczę cię wszystkiego, mówię, ale geny są twoje. Mówi, twoich genów ci nie zmienię, mówi, w ogóle wiesz, o co chodzi, masz takie geny i tylko na tym polecimy, wiesz, o co chodzi? Czyli możemy w praktyce dodać do czegoś. Tylko co jest, tylko co jest. Apostoł, żeby szkolić człowieka, on najpierw rozpoznaje, czy ten człowiek posiada złożony przed założeniem świata materiał Boży w sobie. Bo tylko apostoł to może obrobić, bo apostoł to nie jest, jak wielu też innych ludzi myśli, postać, która ustanawia, ciebie wyślę tu, ciebie wyślę tu. Nie, to nie jest apostoł. Apostoł wysyła tych, którzy już zostali wysłani. Są posłani, tak. Oni są posłani, tylko teraz apostoł bierze tego człowieka i on go obrabia. Ja widzę w ludziach na przykład potencjał, widzę ten potencjał. Ja mówię, dobra, to teraz ja tego człowieka z nim terapię zrobię, ja go przeprowadzę przez to, obrabiam i co tworzę? Bryłę. Tworzę bryłę. Dodatkowo, to co kiedyś z Zagadką rozmawialiśmy sobie ostatnio, ja tworzę z tym człowiekiem mój prywatny świat. Między mną a tym człowiekiem, ja i ten człowiek zaczynamy stanowić odrębny świat. Odrębny świat. I teraz, bo tutaj zaczyna się mieścić kwintesencja apostolstwa. Ja na przykład rozmawiam z nim o pewnych rzeczach, na przykład ja z nikim innym nie rozmawiam o tych rzeczach, bo to ten człowiek się do tego nadaje. Tak. Z nim mam pewne słowa, często z nim mnie łączy jakiś dowcip, często z nim mnie łączy pewnego rodzaju nić. Bo dlaczego? Bo to jest konkretny produkt. Nie ma czegoś takiego, zbiorowe szkolenie. Zbiorowe szkolenie to nie jest apostolstwo. Jezus nie dał nam takiego wzorca. Jest indywidualne szkolenie. Indywidualne. I dlatego teraz taka postać wyszkolona w ten sposób, to ona powali 1000. Tak. A dwóch 10 000, tak? A trzech nie wiadomo ile, bo to się tam potęguje. Ale też w praktyce też widzimy, że często
gdzieś tam te perły tworzą się w ogóle też na boku, przy okazji, nie? A to już nie nasza rzecz. To już nie nasza rzecz, to już nie rzecz apostolstwa. Apostolstwo generalnie, tak jak powiedzieliśmy na początku, ono jest posłane w określonym celu. Tak. Obok, jeśli się tworzą perły, to nie moje apostolstwo, to znaczy to nie mój grunt. To jest jakiś grunt, prawda? I okej, okay, często one są samorodki, tak zwane. To są takie samorodki, rodzą się takie samorodki. Ja się jako samorodek gdzieś tam urodziłem. Ja nie mogę nigdy oczekiwać, że ktoś się urodzi też jako samorodek, bo czasem się zdarzają jakieś samorodki. Wiesz, zazwyczaj w kopalniach złota 90% urobku, prawda, to jest coś, co trzeba przesiać. A czasem się trafi bryła. No tak. A to jest to, ile razy ta bryła się trafia? Raz, jedna na 10 w ogóle tysięcy, czy coś, wiecie, to zasiać. Prawda? A tu niech się tworzy, niech Bóg błogosławi. Natomiast właśnie szkolenie indywidualne, tylko indywidualne, bo ja nie widzę innego szkolenia. Wszyscy mistrzowie powstają na szkoleniu indywidualnym. Tak. I apostołowie, oni tak szkolą ludzi. Tak. I to jest ta pułapka tej tak zwanej religii, że tam jest właśnie takie szkolenie, jakby nauczmy grupowe. Się Biblii, grupowe. Nauczmy się tak. O Bogu, coś. Szkoła Biblia nie jest szkoleniem. Tak, dokładnie. Tak, ale bo z tego wychodzą jakby ludzie, którzy potem jakby są na czele kościołów. Tak. I oni nie mają żadnego przełożenia na to, jak poszerzać tak zwane Boże Królestwo. Może nawet nie są, Srogane, nie ma praktyki. Obdarowani, nawet nie są wyszkoleni, może i mają te namaszczenie do tego wyganiania demonów na przykład, tylko nigdy tego nie spróbowali. Bo to nauczanie jest, bo to jest rola nauczycieli. Tak. Te ludzie w ogóle mylą apostolstwo z nauczaniem, apostolstwo z duszpasterstwem. Tak. Im się to myli. Tak. Bo to, wiesz, szkoły biblijne robią nauczyciele. Niech robią. Halleluja. Ja też robię szkoły biblijne. Ja wtedy występuję jako nauczyciel. Ja uczę ludzi i to jest słuszne, bo wszyscy ludzie winni królestwa, wszyscy winni być uczeni. Ale ja zawsze mówię, to niekoniecznie będą jednak te właśnie perły. To się jednak nie okazuje, że to jest perła. Oni są w królestwie, prawda? Działają, ale to wiesz, to nie są komandosi. Apostolstwo okrasi to nauczanie z tej szkoły biblijnej przez nauczyciela, ukierunkuje ją. Amen, tak? Amen. Ono to zrobi, bo ono każdą dziedzinę jakby ono wykształtuje odpowiednio. Ja zawsze mówię, znaczy to nawet to nie są moje słowa, to pamiętam jak jeszcze byliśmy w poprzedniej federacji, jak Wojtek Włoch taką rzecz ciekawą powiedział. On powiedział, mówi, ja uważam, że wielu pastorów to powinno być pod autorytetem apostołów w Polsce, tylko oni nie są. Wiele kościołów, które w ogóle powstały, nigdy nie powinno zaistnieć, powinny być tylko i wyłącznie grupami modlitewnymi i być pod przywództwem w ogóle apostołów. Ale pastorzy mają też problem z byciem pod autorytetem. No tak? Właśnie, bo też od razu na początku u nich to krzywo w ogóle zrobili, bo to jest hańba bycie pod... Jaka hańba? Ja w ogóle... Ludzie, jak ja bym chciał w życiu spotkać na początku swojej drogi człowieka takiego, jakim ja jestem dzisiaj, przecież ja bym uniknął tysięcy pułapek, tak. Potknięć, jakieś poranień, na litość boską. I ktoś powie, ale wiesz, tam Bóg cię w tym wyszkolił. Nie, powiem, Bóg to mi tyle kratował. Bo ludzie się boją tych uzurpatorów, którzy przytłamszali tych autorytetów, sztucznie używali i przytłamszali. Kiedy ja spotkałem ciebie, pozwoliłem ci wejść do mojego życia i powiem to tak właśnie do tych ludzi, żeby się nie bali, to moje życie eksplodowało do góry. Nie czuję się w żaden sposób, żebym tworzył jakąś wizję Artura. Po prostu ty znalazłeś we mnie, zadając mi odpowiednie pytania, moją wizję, tą, co Bóg mi włożył i że się po prostu wyszlifował i zrobiłeś ze mnie maszynę i torpedę. I to jest apostolstwo. I teraz ja tak samo tworzę maszyny i torpedy, ale i to jest zadanie apostolstwa, tak? A nie jedno ze zadań, a nie to, żeby człowieka przytłamsić, zabrać mu jego indywidualność, powiedzieć mu, co ma robić i ustawić w ogóle gdzieś tutaj. Ludzie tak właśnie myślą i dlatego się tego boją, a to jest totalnie To jest lękowe nieprawda. Zarządzanie. Nie? Tak, to jest lękowe zarządzanie. Gdzie w większości niestety kościoła widać te lękowe zarządzanie i mówi się o tym jako ojcostwie bądź apostolstwie. A to nie to tutaj chcemy przekazać. Dokładnie. No jeszcze chciałam dodać taką kolejną odsłonę tego apostolstwa, to jest budowniczy. Że mamy jakby takiego strategicznego budowniczego, którym był Solomon. I mamy takiego taktycznego budowniczego. I uważam, że też jest takie zamieszanie tutaj, że to nie jest jasno określone właśnie w tak zwanej religii. Solomon w sumie, to jest taki bardzo proroczy obraz zaprezentowany, że tutaj jest taki cytat z Kronik, że on zbuduje świątynię dla imienia mojego, on będzie mi synem, czyli przechodzimy już ten etap tego ojcostwa.
czyli on wchodzi jakby w to synostwo, ja mu będę ojcem i on i ja utwierdzę jego królestwo, czyli to nowe terytorium Boże, ja to utwierdzę. I mamy tą budowlę strategiczną tutaj. I są również jakby takie budowniczy taktyczni, którzy są, powiedzmy, już ci, którzy są w tym kościołach, zarządzają kościołami, zachęcają, umacniają i robią te wszystkie takie praktyczne rzeczy. Oni nie mieli tego modelu, tego pierworodnego tego modelu tutaj. Natomiast uważam, że właśnie ta religia tylko tu się koncentruje, że jest ten pastor i on jest tym, który, wiesz, jakby buduje ten wielki, wielki Boży plan, a to nie jest tym wielkim Bożym planem. Nie, no to jest jakiś tam element, który jest po prostu budowany. No, strategia, ona jest bardzo, bo w ogóle też tutaj trzeba też, właśnie wracając do tego, jakie są formy apostolstwa. Pewni ludzie, pewni apostołowie, oni będą rzeczywiście tworzyli szerokie formy strategiczne. Oni to będą robić, nie? I oni też, na przykład kościoły, jakby, bo tak jak główna taka myśl, taka religijna, że apostołowie zakładają kościoły, to jest właśnie myśl o tym, jak funkcjonuje jeden z tych rodzajów. Tak, tak. Że to jest jeden z tych rodzajów i on rzeczywiście jest tym rodzajem i my też to robimy i działamy też jakby w tym kierunku. Natomiast wielu pastorów uważa, że to oni są jedynie tym punktem, na którym należy w ogóle skupić swoją uwagę i nigdy nie dopuszczają na myśl tego, że mogą być częścią takiego jakiegoś większego strategicznego ruchu. I to jest jedna sprawa. A druga, często nie spotykają na drodze swoich strategów. Bo to też nie w każdym okresie czasu tego rodzaju szeroko pojęta strategia, ona rzeczywiście będzie taka ekspansywna. Na przykład ja patrzę na Polskę i był taki okres w Polsce, właśnie przełom lat 80. i 90., gdzie była masa form strategicznych. I one świetnie w ogóle sobie działały w tamtym momencie. Powstali pewni ludzie, na przykład taki człowiek, nie wiem, mało może znana postać z Kościoła Zielonoświątkowego, nazywał się Milewski, taki pastor Milewski, który rozpoczął misje namiotowe w Polsce, które... No, to taki duży był ruch, nie? To był bardzo duży ruch. To był ruch, który spowodował, był bardzo dobrze zorganizowany, była to naprawdę szeroka strategia na miarę naszego kraju. Powstało wtedy bardzo dużo kościołów i potem ten ruch zakończył się. Nie dlatego się zakończył, że już jakby, że coś tam się stało złego, tylko teraz weszła druga strefa innej formy apostolskiej, która miała to wszystko układać, zgruntować, spiąć razem. Tutaj oczywiście nastąpił, bo to zawiodło. To już zawiodło. To apostolstwo na tym poziomie tam zawiodło i ono się w zasadzie skończyło. Bo gdy mogę mówić o tym, to takie w Kościele Zielonoświątkowym wtedy nastąpiło strategiczne działanie apostolstwa, potem ono się zakończyło, już ta inna forma nigdy nie weszła. Potem właśnie to się rozpoczęło, że każdy z pastorów stał się panem własnego środowiska i już nie chciano tych apostołów, którzy teraz będą kształtowali doktrynę itp. i tak dalej, układali ludzi. To już tego nikt nie chciał. Każdy już miał swoje królestwo. Tutaj już nikt nie rozumiał tych rzeczy, a ja wiem, że gdyby to tam pozwolono to zrobić, to byśmy mieli znowu nowe otwarcie działań strategicznych. To było nowe otwarcie. Tak, bo się buduje się cały czas, tylko trochę jakby inaczej na różnych przestrzeniach, etapami. Cały czas. No. Nie? I też tak jak nie wiem, no nawet patrząc tak, to coś, co się nauczyłem, co teraz gdzieś tam wdrażamy, robimy i co jest takie, bo ja też jakby to rozumiem, wchodzimy na nową ziemię, tak? Bierzemy odpowiedzialność za tą ziemię, jesteśmy tam pionierami i teraz mówię, powiedzmy, jeśli my to robimy, to my personalnie, tak? Dajemy poczucie bezpieczeństwa ludziom, którzy się wokół nas gromadzą, tak? Oni mogą sobie w tym dorastać, czują się, są z boku,
Tak więc teoretycznie to, co religia zarzuca, tak, tu się wywyższasz, tu się panosisz, to robisz, ale ty wchodzisz, tak, wiesz co chcesz i robisz, tak, i stopniowo, równocześnie jakby budując ludzi, rozpoznając to, co powiedziałeś, tak, te perły tych uczniów, tak, przychodzi później taki moment, że oni muszą zająć tą przestrzeń, tak, że się trzeba trochę usunąć, przekonfigurować, budować co innego teraz inaczej, żeby oni mogli dalej, żeby to się odpowiednio też poszerzało. Więc nawet na takiej linii to budowanie już jest no, bardzo zróżnicowane, tak? Zależy od odcinka czasu, tak? Więc szeroki temat wywołuje. Ja mam takie wrażenie, że to szeroko pojęty chrześcijański nurt zatrzymuje się tylko na jednym objawieniu z dwóch, co Bóg chce. Że Bóg chce, żeby się ludzie rodzili na nowo. I jakby to ludzie, na tym się zatrzymuje i na tym zaludnia się wtedy kościoły i tam się uczy Biblii. Czy uczy się jakieś tam o Bogu. Takie nauczania o Bogu są. Ja w ogóle mam wątpliwości, czy o nowym narodzeniu się dzisiaj mówi. Tak, ale nie ma tego drugiego elementu, czyli i wzrastali w poznawaniu prawdy, a prawda cię wyzwoli. Czyli jakby nie ma tego wyprowadzania na wolność. W ogóle tego nie ma. Nie ma, no bo tutaj, ja powiem tak, każdy, kto się narodził z Bożego Ducha, może prowadzić innego do narodzenia się z Bożego Ducha. Tak. Ale jeśli ktoś nie dotknął głębi prawdy, no to już nie poprowadzi kogoś w głębi prawdy. I rzeczywiście w głębi prawdy. Rzeczywiście ta druga odnoga, ona faktycznie kuleje i to bardzo mocno, dlatego że masa ludzi, ona sama nie jest ludźmi, już będąc na stanowiskach usługujących, ona sama nie jest ludźmi w głębi prawdy. Ani wolnymi do końca. Tak. I teraz gdzieś na przykład apostolstwo zaczyna też stwarzać problemy na tych odcinkach, tak. No bo ono się domaga tej prawdy. Ono się domaga tej przestępstwa i mówi, co to jest z tą prawdą? On mówi, ale czego ty się mnie czepiasz? Wiesz, ale też domaga się wolności. No właśnie o to chodzi, bo tylko, że ci ludzie, nawet, to jest w ogóle bardzo ciekawe z tą wolnością, że ja spotykam na przykład masę ludzi, którzy w ogóle oni nie wiedzą, co oznacza bycie wolnym. Że dopiero jako wprowadzając w nich życie naukę apostolską, to oni się dowiadują, co to jest być wolnym, bo oni uważają, że bycie wolnym to jest na przykład chodzenie bez sznurka na nodze w zagrodzie jakiejś. I oni mają zagrodę. Albo że masz demokratyczną wolność w albo kraju. Na przykład. Natomiast oni nie rozumieją, że wolność na przykład jest czymś takim, że nie widać końca. Nie ma sufitu. Nie ma sufitu. Nie ma końca, nie ma sufitu, nie ma końca ciebie. O, nie ma końca ciebie w ogóle. I teraz jesteś, nic cię nie ogranicza, grzech cię nie ogranicza, nic. I teraz dopiero nauka apostolska jest w stanie to wprowadzić. No ale to jest w ogóle, to jest bardzo trudne, bo to jesteś nazywany uzurpatorem. Uzurpujesz sobie prawo, do mnie mówią, że uzurpujesz sobie prawo, bo ja mówię, do czego? Do moich ludzi. Ja mówię, ale twoi ludzie siedzą w niewoli. Oni w niewoli siedzą. No ale to moi ludzie. Właśnie. Wpuść mnie tam, rozumiesz, a zobaczysz, w jaki sposób apostolstwo zadziała w twoim życiu. No ale to oczywiście może doprowadzić do strat. Ten człowiek z tego zdaje sprawę, że to mogą być straty, nie? No bo wolność to spowoduje, że znowu ci ludzie przestaną chcieć tam być. Tak. Prawda? Tak. To jest takie, wiecie, no. Powiedzcie, kochani, o kosztach. Kosztach wejścia na tą drogę apostolstwa. Artur, ty byłeś na drodze do wielkiego sukcesu. Nie. Apostolstwo jest... Jak ktoś odnajduje w sobie apostolstwo, wiecie, co od razu odnajdzie? Absolutne wyrzeczenie się siebie. Amen. Ja nie spotkałem nigdy w życiu, ani w literaturze, ani we własnym doświadczeniu człowieka, który brałby się za temat apostolstwa i pozostałaby w tym człowieku jedna krztyna potrzeby samorealizacji, takich rzeczy. Nie ma. Chyba prześladowań, których doświadcza, nawet nie postrzega jako cena. Nie. Właśnie to ciekawe. Apostoł nie postrzega tego jako cena. Ja w ogóle pamiętam lata temu, kiedy już zaczęły się we mnie rodzić pewne rzeczy. Nie pamiętam, modliłem się do Boga, i Duch Święty tutaj mówi, znaczy mówi do mnie Duch Święty. Nawet powiem tak, jakby przeniknęła mnie myśl taka, że każde działanie diabła w moim życiu to jest niczym innym jak nawóz
pod mój sukces. Ja w ogóle w pewnym momencie to się mówię, Boże, okej, to ja się nie mam na co uskarżać, bo to jest wszystko w porządku, to jest wszystko pożyteczne. I wręcz ja, słuchajcie, od kiedy ja naprawdę odkryłem, że jestem rzeczywiście posłany do tego czasu, to ja się nie użalałem nigdy nad sobą. Nigdy cię nie użalałem. Natomiast jaka jest cena? Chyba musisz wszystko za to zapłacić. Wszystko, co masz. Wszystko, co masz. Tylko to jest trochę przerażające. Bo to, tak, to jest przerażające, stąd tak wielu ludzi teoretyzuje na temat apostolstwa. Ale ja mówię, ale wszystko, co masz. Ale co to znaczy wszystko? Ja mówię, nie wiem, na przykład mówię, masz żonę? No mam. To idź do komory i się z nią rozwiedź. Jak to? Ja mówię, no tak to, powiedz do Boga, Boże, mam żonę. Jestem szczęśliwym posiadaczem żony. Ale teraz, Panie Boże mój, robię święty rozwód w sobie, mam dzieci. Ale się rozstaję z moimi dziećmi. Ktoś powie, ale dlaczego? Przecież to są dobre rzeczy. Tak, tylko że jeśli chcesz działać apostolsko, to nie możesz posiadać na sobie niczego, czego byś nie był zostawić w stanie w 5 minut. Ktoś powie, to jest szaleństwo. Ja mówię, nie, to nie jest szaleństwo. To nie jest szaleństwo. Ktoś powie, Bóg ode mnie wymaga, nie rozumiesz mnie, Bóg od ciebie w ogóle nie wymaga apostolstwa. Bóg od ciebie nie wymaga żadnego poświęcenia. Bóg przestał wymagać od ludzkości czegokolwiek 2000 lat temu. To jest nauka właśnie apostolska. Tak. To kto to od ciebie tego wymaga? Wiesz co? Wymaga tego ode mnie zgubiony świat. A rozglądam się wokół za zgubionym światem. Widzę, że ja idę do nieba, a świat idzie do piekła. I teraz sam robię sobie rozrachunek wewnętrzny, prawda? Ile jestem w stanie zapłacić za ten zgubiony świat? $1000, $1,000,000, życie, ile zapłacę? I takich rozkminek nie zrobi nikt, kto nie ma w sobie jakiejś rysy apostolskiej. On tego nie zrobi. Dlaczego? Bo człowiek normalnie jest skonstruowany w ten sposób, aby szczęście swoje, i my zresztą tego uczymy ludzi, było dla niego punktem wyjścia życiowego. Bo Bóg chce, żeby ludzie byli szczęśliwi, tak to nazwę. A apostoł z własnej, nieprzymuszonej woli wyrzeka się własnego szczęścia na rzecz zbawienia świata. I dlatego jest napisane, jesteśmy niczym omieciny, tak, mówi Paweł. Jak śmiecie. Poniżają nas, huczą, buczą, w ogóle my wybaczamy, odpuszczamy. Wiecie, dlaczego on to robi? Bo on jakby, zobaczcie, to jest niesamowite, on nie ma w sobie żadnego buntu przeciwko cierpieniu. Jak ktoś ma w sobie bunt przeciwko cierpieniu, to na pewno nie jest to apostoł. Cena jest taka, trzeba zapłacić wszystko za apostolstwo. Wszystko. Jak ktoś nie chce czegoś zapłacić, jak ktoś ma jakiś dylemat, mówi, zostawię sobie trochę, to go szlak trafi jak Ananiasza i Safirę na tej drodze. Po prostu. Nie wyrobi. Stres, w którym będzie żył, doprowadzi go do zawału serca, wylewu, nie wiem czego. Rozumiecie? Bo ci ludzie, ja zawsze mówię, ktoś mi pyta, a co się stało z Ananiaszem i Safirą? Ja mówię, umarli ze stresu. A ja mówię, a czemu umarli ze stresu? Bo chowali po kieszeniach kawałki swojego życia i podchodzili do Boga żywego z uśmiechem na ustach, mówiąc, wszystko ci oddajemy. Tak. Rozumiesz, o co chodzi? To ich szlak trafił, bo napięcie, które było w nich, po prostu spowodowało, że ciało nie wytrzymało, niestety. I to się nazywa wyrok pański. To się nazywa wyrok pański. W ogóle to trzeba proroczo umieć to zobaczyć. Cena jest taka, że płacimy wszystko. Powiem tak, w żadnym innym urzędzie Bożym nie będzie postawiona proroczo taka cena. W żadnym innym urzędzie Bożym. Jestem absolutnie tego pewien, że można sprawować każdy inny urząd Boży, ale i cena nie będzie wymagała od nas tego. Oczywiście będziemy mówili, wszystko dajemy Jezusowi. Bo to jest rzeczywiście prawda, człowiek jest pastorem, ewangelistą. No, oczywiście, on przecież robi to z własnego serca, z gorącego serca, tak? Ale on ma taką enklawę, w której
I to jest zgodne z wolą Bożą, naprawdę. On sobie realizuje szczęście. Jest szczęśliwy też z tego, że głosi, ale on ma taką fajną enklawę odpoczynku. A jak ja czytam o Jezusie, to jest napisane tak. Syn człowieczy nie ma gdzie głowy skłonić. I co to jest? To jest apostolstwo. On nie miał gdzie głowy skłonić. On nie miał w ogóle takiego modułu. Z tego też powodu najprawdopodobniej się nie ohajtał, z tego też powodu prawdopodobnie nie miał dzieci, wiecie, tak fizycznych. Tak, z tego to był taki powód. To nie dlatego, że on jakieś to było mistyczne, magiczne, wiecie, że on nie, nieczyste czy coś. Nie. Po prostu apostoł. Zapłacił cenę. A też jeszcze z drugiej strony chciałem powiedzieć do tego twojego pytania, że nie ma miejsca w apostolstwie na jakikolwiek brak wiary. I niesfokusowanie na celu. I też chyba, jeśli człowiek nie wierzy w ten cel, nie widzi w nim sensu, tylko się będzie tak przebierał, to się albo wywali, albo skręci. Że to musi być coś, że to głębokość, a i z drugiej strony, jeśli człowiek jest skoncentrowany na celu i wierzy realnie, i jakby świadomość, taka prawdziwa świadomość tożsamości, jakby przeżywania tego, skąd jest, gdzie idzie, co tu robi, to ta cena, o której mówisz, no to nie jest cena. Ceną, nie? No bo no, nazywamy to roboczo, bo teraz o tym rozmawiamy, ale to nie jest cena, bo dlatego czeka, to nie jest cena. Dla pasjonata siedzenie no. 25 godzin na dobę przy jakimś elemencie, warsztacie i robienie tam lutowanie sobie tak. czegoś, to co to jest? Trzeba planować. Zmęczony, nie zjada, nie dopija, nie dosypia, ale robi radyjko sobie, tak? Tak. Po prostu to, co fanatyk. Zostawiamy, nie tak. jest tak atrakcyjne, żebyśmy to postrzegali. Dokładnie, cenę. Dokładnie. Dlatego to, za tym, tak. co jest w nas, ale rzeczywiście to, od strony do strony praktycznej zapłacisz wszystko, oddasz każdy grosz. Dlatego do apostolstwa nie da się wcisnąć. Nie da się wcisnąć, i nauczyć się nie da. Sam z siebie to już jest powołanie boskie, że on to po prostu ma albo nie ma i koniec. Musi być obsesja w pewnym sensie. Trzeba to sobie zrozumieć, to jest takim ciężarem. Tak. To nie jest apostoł. To pytanie się stało. Ja niedawno powiedziałem to właśnie jednej osobie, mówię, bo on się zastanawiał, czy jest jakiś tam apostołem, czy nie. Ja mówię, wiesz co, jak się zastanawiasz, to albo najprawdopodobniej nie jest, albo w sobie tego nie wytworzyłeś, bo widzę, jak to jest. Tak? Paweł spadł z konia, wstał i nagle wiedział. U mnie też to było takie radykalne, że od razu chciałem porzucić w ogóle całe swoje życie na rzecz po prostu ratowania ludzi w królestwie i tak dalej. Jak ja czasami opowiadam komuś, jak ja się nawróciłem, jeszcze Agatka nie nawróciła się i tak dalej, siedziałem w więzieniu i siedzę w więzieniu, to są ostatnie dni przed moim wyjściem, ja się modlę do Boga i mówię do Boga takie coś, mówię teraz Panie Boże, ten plan, zobacz, plan. Nawrócony kilka miesięcy jestem, nie mam żadnego świadomości głębokiej, ja mówię tak, Panie Boże, teraz wychodzę, pakuję mój plecaczek, wracam do domu, witam się z rodziną i wychodzę. Wychodzę i mówię tak, jeśli ty mnie nie zatrzymasz, to ja wyjdę. Tak. Dlaczego? Czy ja się, słuchajcie, ja naprawdę, słowo honoru, ja nie jestem człowiekiem lękliwym. Ja się, ostatnią rzeczą, którą na pewno się nie bałem, to wychowywania dzieci, wiecie, żona, dom, nie. Ja w ogóle zawodowy przestępca, wiecie, to w ogóle dla mnie nie był problem, nie żeby, ale co? Ja wiedziałem, mówię, Boże, jeżeli jest coś takiego, że na przykład to mnie może zatrzymać, tak? Ja wtedy nie wiedziałem, że to jest rys apostolski, że to gdzieś w środku się rysuje. Jak coś takiego jest, od razu palę mosty za sobą. To się nie rodzi w takim umyśle, w którym tego rysu apostolskiego nie ma. To się nie zrodzi, bo człowiek, wiecie, wraca, no i jest kobieta, którą kochasz, jest dziecko, które kochasz, jest w ogóle, wiesz, no, bo jak prosta rzecz, teraz Boże, razem układajmy sobie życie, tak? A nie, że się spakujesz i pójdziesz gdzieś. Czyli jeżeli nas ktoś ogląda, to właśnie efektywnie wyeliminowaliśmy tych, co szukają jakby tego napisu i tego urzędu dla... No, nie ma co szukać. Nie ma. Bo cię to zmiecie. Apostolstwo samo cię znajdzie. Tak. A teraz, czy możemy na przykład powiedzieć coś budującego do tych ludzi, którzy może gdzieś mają powiedzmy to zamiłowanie do, powiedzmy już zawsze mieli to coś w sobie, że chcieli zmieniać świat, chcieli w ogóle wpływać na ludzi, chcieli w kontekście takim, że mieli takie to coś, że mieli taki pęd w sobie. Tak, przyjdźcie do nas. No dobrze, ale coś zachęcającego. Ja bym powiedział. Nie wiem, czy umiemy. Ja bym powiedział. No, to zostanie, trzeba zachęcać. Ja powiem tak, żebyś był, jeśli nas oglądasz i to dociera do ciebie, gdzieś sobie odnajdujesz tą iskrę, to pierwszą rzeczą, którą zrób, to bądź odważny w zrobieniu
ruchu. Tak. W ogóle nie bój się, w ogóle nie ma się czego bać. Bo ten lęk, który się pojawia poprzez różne jakieś odczucia, to jest tylko w twojej głowie. Jeżeli czujesz iskrę, to zrób ruch. Bez względu, jak się trzęsiesz w środku, jak drżysz cały. Ruch. Jak zrobisz ruch, natychmiast, podkreślam i gwarantuję ci przed Bogiem, że kiedy zrobisz ruch, to natychmiast powiększy się w twoim życiu moc. Od razu, bo to jak się idzie w tym kierunku, to po prostu to działa jak jakaś taka dziwaczna prądnica, jak jakieś takie perypetuum mobile, tak. Że ty ruszysz w tą stronę, mimo tego drżenia całego, a to ci doda energii. Nie zabierze ci energii. Rusz do przodu. Zrób coś. Zrób coś, nawet coś, co będzie w oczach innych ludzi dziwaczne. I spal mosty, które cię blokują. Amen. Amen. Ja musiałem spalić swoje mosty zależności biznesowych, które nieświadomie, znaczy nie do końca byłem świadomy, jak bardzo budowały jakieś takie wcześniej, oczywiście o jakimś takim bezpieczeństwie. I teraz, bo ja sobie wyobrażam, to przynajmniej tak jak ja miałem, że człowiek rośnie. Z jednej strony jest to ogromne pragnienie prawdy, ogromne pragnienie, żeby służyć, nieść to dalej. I z drugiej strony jest to coś, co właśnie mówić, że trzeba zrobić ten krok. Trzeba to złamać, to się samo nie złamie. Tak. Bo jest jakaś tam, w moim przypadku była taka zależność od tego środowiska, co to gdzieś tam będzie oznaczało. I wtedy już zrozumiałem, że krok, który muszę zrobić, krok mojej wiary, to jest radykalny krok. Radykalne odcięcie się od tego i opowiedzenie tak i rozpoczęcie gdzieś tam nowego. Tak, Słowo Boże też mówi, że czy może gdzieś iść dwóch jak gdyby razem, jeśli się nie umówił. Więc jeśli tkwisz, powiedzmy, lata w systemie religijnym, widzisz, że jesteś człowiekiem, jakimś pionierem, ale miejsce, w którym jesteś, jak gdyby nie daje ci możliwości rozwijania w ogóle tego, co masz, zaryzykuj. Zaryzykuj i jakby skontaktuj się z nami, przyjdź. Nie ma nic do stracenia. Ja wiem, że jest taka fajna rzecz, kiedy Jezus wchodzi w swoje apostolstwo, on pierwszą rzeczą, kiedy zaczynamy czytać pierwsze jego ruchy, to on toczy walkę z diabłem. Tak. On właśnie apostolstwo swoje rozpoczyna od pójścia na pustynię. On bierze post. On jakby staje kontra swojej ludzkiej naturze. On toczy walkę z diabłem, bo początek będzie taki, że diabeł zawsze na początku najmocniej trzyma. Rodzina, bliscy, pieniądze, jakieś środowisko, wiesz, cokolwiek. On będzie chciał więcej, będzie ci wszystkie twoje niespełnione marzenia może ci wyświetlić przed oczyma. I co ty tam jeszcze stracisz? Nic nie stracisz, powiem ci tak. Dlaczego? Bo jak już w sobie odkryłeś tą iskrę, to już straciłeś. Tak jest. I tak ta iskra nie da ci żyć. W ogóle tego nie można w sobie zgasić, nie można zgasić. Wielu ludzi ten tekst, który jest napisany, że tam nie można przykryć, nie przykrywa się lampy korcem, nie gasi się i tak dalej, to myślą o tym, żeby tego nie robić. Chodzi o to, że tego nie można zrobić. Jeśli to błyszczy w tobie, jeżeli błyszczy w tobie myśl apostolska, to i tak będzie błyszczeć do końca życia, nawet gdybyś tego nie zrobił, będzie ci ciężko. Więc nie masz co tracić. Ruszysz do przodu i co? Przyjdzie moc. Dwa. Spotkasz cudownych ludzi. Ja spotkałem cudownych ludzi na swoim życiu. Ja się w ogóle zacząłem przyjaźnić normalnie z ludźmi po moim nawróceniu, a najbardziej poznałem serca ludzkie, jak rozpoznałem w sobie apostolstwo. W ogóle poznasz cudownych ludzi. Poznasz w ogóle, doświadczysz Boga też jako partnera. Nie tylko jako Zbawiciela. Nie tylko taty, do którego tam się możesz przytulić w swojej duszy, ale jako partnera. Uważam, że nic nie ma piękniejszego niż spotkać się z Bogiem jak z partnerem. To jest moje zdanie po latach, że to jest w ogóle idę z Bogiem, Abraham idzie z Bogiem, od przyjaciel Boga i teraz Bóg się radzi Abrahama, co tam zrobić. No kurczę, no jakiś, coś pyta, co to za w ogóle historia? Bóg mówi, idę, zobaczę, co tam jest. Pójdę z tobą, Abraham. No i wiesz, rusz do przodu, nie obawiaj się. Trzeba wyjść z miejsca, w którym się człowiek nie rozwija, przyjść do miejsca, w którym jest możliwość rozwoju, bo w tamtym miejscu i tak się człowiek nie rozwinie, jak się dotąd nie rozwinął. I jeszcze jeden ważny temat. Czy w naszym ruchu są kobiety i czy dajemy kobietom usługiwać?
Czy jest możliwe, żeby kobieta była apostołem? Oczywiście, że Artur, tak. Oczywiście, się. Że kobieta może być apostołem. Czy pozwalasz? Nie mam nic do powiedzenia. Ale tylko jak ostatnio, bierze. Ostatnio Sara się śmiała. Pokazywaliśmy na, jak gdyby u ręki pokazywaliśmy, że bo ja mówię do Artura, że masz bardzo duży, długi kciuk, nie? Artur mówi, no po to, żeby te palce wszystkie tutaj w ogóle spinać. Sara mówi, ale jakoś ten jeden ci się wymyka. Prorok się zawsze proroków trzeba gonić, żeby ci nie wymykali. Natomiast... Nie, ale powiedz krótko jeszcze o tym, o kobietach, bo to jest też ważne. Tak, nie ma, przede wszystkim mówimy o duchowym posłannictwie. Tak. W duchu nie ma mężczyzny ani kobiety. Kobieta to się zaczyna, czy też mężczyzna na poziomie psychiki człowieka, a nie o tym mówi temat apostolstwa. Apostolstwo jest w duchu. Tam, gdzie psychika się jeszcze nie zaczyna, już człowiek jest powołany na apostoła. Nie ma mężczyzny i kobiety, to są bzdury. Każda kobieta może być apostołem, każda kobieta może budować kościoły, każda kobieta może być mentorem dla innych ludzi, może wpływać na tysiące ludzi. To jest, nie ma tu żadnego problemu. I nigdy nie dajcie się też dziewczyny oszukiwać, bo to jest absurd. Jak się mówi? Ja wiem, że żyjemy w środowisku, w którym to jest jakby nie do końca jasne, prawda? Ale tak, kobieta może być apostołem, wręcz powinna. Jak to w niej gra, niech po prostu biegnie do przodu. Amen. A to jakie są dowody apostolstwa? Ja uważam... Że nas nikt nie lubi. Cena, ale to, ale tak. Odrzucenie. W pewnym sensie, wykluczenie. Nowe standardy. W pewnym sensie jeden z nowe dowodów... DNA. Jeden z dowodów się z tym wiąże, ponieważ tak jak jest napisane, że nasze apostolstwo utwierdziło się między wami poprzez manifestację znaków i cudów, i przez nadprzyrodzoną cierpliwość, to kiedy mamy połączenie tych dwóch elementów, kiedy widzimy, że człowiekowi towarzyszy nadnaturalność, w szeroko pojętym kontekście nadnaturalność, to nie jest tylko jakiś tam kontekst, tylko szeroko pojętym kontekście nadnaturalność, a po drugie, że ten człowiek posiada ponadnaturalne również podejście do drugiego człowieka na poziomie ojcostwa, na poziomie mentoringu, na poziomie wyposażenia właśnie, to są dowody apostolstwa. Te dwie rzeczy muszą się ze sobą schodzić. Tak bardzo namacalnie. My jesteśmy dowodem waszego apostolstwa i tworzymy na zewnątrz swoje dowody. Na przykład, bo i teraz to jest to, że nadnaturalność w tej sferze bezpośrednich działań i nadnaturalne podejście do człowieka, bo daję przykład, kiedy ja nie byłem nawróconym człowiekiem, a też jeszcze długo, długo po nawróceniu, moja psychika tak naprawdę nie do końca się nadawała do tego, żeby prowadzić człowieka. Ja po prostu posiadałem umiejętności poprzez namaszczenie, ale pewne predyspozycje, one się u mnie nie ujawniały, dopóki tak nie zaczęła się manifestować ta głęboka myśl apostolska, ja nie potrafiłem podchodzić do ludzi tak, jak podchodzę dzisiaj. Ja dzisiaj naprawdę, mnie ludzie nie męczą, ludzie są dla mnie ciekawi. Nawet patrzę czasami na ludzi z takim niedowierzaniem, że mogą takie jednostki istnieć rzeczywiście. Ale zawsze z wielką miłością do tego człowieka, bo to jest ciekawe. Nawet ja się przyglądam, nawet żeby 1% był w człowieku czegoś, i to jest właśnie, towarzyszy też apostolstwu bardzo mocno, że kiedy widzi człowieka, to on w tym człowieku widzi materiał, przez który szerzyć może królestwo. I nawet jeśli ten człowiek w większości procentów nawet jest zaburzony, popsuty jakiś, to apostoł będzie, kurczę, szukał tego punktu. Aha, ale to masz w sobie, ale tego możemy użyć, ale to zróbmy, prawda? I ten człowiek nie będzie w stanie zniechęcić apostoła. Powiem wam coś, apostolstwa nie można zniechęcić do siebie. Żaden człowiek nie posiada mocy zniechęcenia do siebie apostoła. Każdego człowieka w królestwie zniechęcisz do siebie. Jak będziesz zołzą, proszę ciebie, pierwszej ligi, to zniechęcisz, ale nie apostoła. Apostoła nie zniechęcisz. Ponieważ apostoł w ogóle absolutnie wie,
że w Twoim życiu istnieje choćby mikroprocent możliwości użycia Ciebie w Królestwie. Potencjał życia. Potencjał, on będzie widział potencjał życia. Przez te całe bariery śmierci on zobaczy ten potencjał życia. I to jest ta nadnaturalna cierpliwość, że przygląda się na człowieka i on wie, okej, okay, można tego użyć. To jest trochę jak w biznesie. Jak jest człowiek dobrym biznesmenem, to on widzi te pieniądze, że tu je uciągnie, tam je wyciągnie, tam je wyciągnie. Wiecie, nawet w kryzysie. Więc to są takie dwa znamiona. Ja nie sądzę, żeby było można tutaj wiele innych wymieniać, bo one, wszystko inne się w tym mieści. Na naturalnej cierpliwości mieści się ojcostwo, mieści się mentoring, prawda? Tu idzie tą linią, dlatego tak to zapisali. Dokładnie. No i już tak kończąc, ja bym chciała, żeby każdy może po kolei coś powiedział o tym takim, o swojej wizji, tej motorze tego, co jest motorem tej wizji indywidualnej w sumie w rozwijaniu się w apostolstwie. Żeby nie mówić, że Pan Jezus. Wiesz co, chyba w moim przypadku to generalnie to, co każdy z nas odbiera w ogóle indywidualnie w ogóle od Boga. To jest taką moją, że tak powiem, siłą. Chciałabym, żeby jak najwięcej też kobiet usługiwało. Pamiętam, jak ja jeździliśmy jeszcze po różnych kościołach i pojechaliśmy w takie jedno miejsce i taka tam właśnie kobieta była, ona była pastorem i ona mówi, wiesz co, mówi, ja bym bardzo chciała, żebyś ty tutaj w ogóle coś powiedziała. A ja tak w ogóle rękoma i nogami gdzieś tam się broniłam. Byłam w jakiejś tam fazie przygotowawczej do służby. Natomiast dzisiaj sama w ogóle kibicuję jak gdyby też kobietom, żeby kobiety też w ogóle wchodziły w służbę. Wiem, że jest to też w Polsce bardzo takie pionierskie. Mhm. Trzeba mieć taką też siłę w ogóle do takiego indywidualnego w ogóle przebicia się, nie? W sensie, no. Pociągnę trochę temat jakby z innej rzeczy. To jest ta chyba siła przebicia. Naprawdę dla mnie to, co mnie napędza, to jest ta rzeczywistość Chrystusowa, którą w każdym aspekcie życia, gdziekolwiek bym nie był, ja muszę ją widzieć własnymi oczami. Ja muszę widzieć, że tak powiem, rzeczywistość, prawidła nieba w ogóle. Tak. Na swojej codzienności, w każdym aspekcie, gdzie ja jestem. Jeżeli ja wychodzę na ulicę, ja muszę widzieć poruszenie. Jeżeli jestem w rodzinie, muszę widzieć poruszenie. Jeżeli jestem wśród w ogóle ludzi, gdziekolwiek jestem, muszę to widzieć. I tak by potencjał, który mam w sobie, on powoduje to, że to w ogóle ta wizja tej całej siły w ogóle. To jest to, co mnie napędza, że ja muszę to widzieć. Muszę to widzieć swoimi fizycznymi oczyma i nie spocznę, dopóki tych rzeczy nie będę widział. W różnych okresach czasu różnie zaczynałem. I to też chciałbym się odnieść trochę do tego, co wcześniej mówiłaś. Ja na przykład kiedyś usłyszałem od kogoś, że no, on mnie widzi jako pastora, nie? A ja mówię, ja żygam pastorem. Ja nie, co pastor swój? Jak ja mam w oczach w ogóle pastorów albo księży, no to ja tym żygam. Ja tego nienawidzę. Tak. Ale co? Ale miałem serce do ludzi. Więc tak pytanie, co ja mam robić jako tak na apostoł? No rób to, co chcesz. Tak, rób to, co chcesz. Jeżeli cię ciągnie do czegoś, to zacznij coś robić. Bo nawet jeżeli zaczniesz coś tak, tak religijnie, nie? No to i tak to się wyklaruje w tobie. I tak porzucisz to jakby te stare w ogóle widzimisię. Bo to, co masz w sobie, to i tak te życie, które jest w tobie, one i tak zacznie się przebijać w pewnym momencie i ludzie i tak zaczną odczuwać to apostolstwo, które jest w tobie, tak czy inaczej, w tej praktyce. Więc jakby reasumując, dla mnie najważniejsze jest to, że kurczę, no ta siła taka w ogóle, która wiąże się z rzeczywistością Chrystusową na co dzień w życiu. Super. Dla mnie... Tomek, masz siłę? Masz siłę przebicia? No, popatrz na jego klatkę, no masz siłę. Wypowiedzcie. Mogę dotknąć. Nie mówię o klacie, mówię o sile przebicia. I to jest. Więc generalnie dla mnie jest, no, przyszedłem zrzucić ogień i pragnę, żeby płonął, no to płonę. Kiedyś po prostu miałem taką bardzo mocną wizję i miałem do wyboru kilka rzeczy i zechciałem cały płonąć i zupełnie nie wiedziałem, z czym się to wiąże. Bardziej myślałem, że to... Dzisiaj tak patrząc z perspektywy czasu, bo wtedy tak szczerze do tego podeszłem i tak powiedziałem, ale cały płonąć to, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, to jest całe życie. No i chcę, żeby ten cały fałszywego przebudzenia, fałszywego ognia,
tej fałszywej pasji, która tak wygasa co chwilę, tak? Że trzeba do tego Boga tak wracać, bo się za nim tęskni, że trzeba, cały fałsz to jest cała wymiana toków myśleniowych. Ten cały fałsz, fałszywego ognia, moim zadaniem jest to do lamusa, do śmietnika i żeby produkować, tak to roboczo nazwę, jednostki, które są pełne ognia, pełne pasji, takiej prawdziwej pasji, która nigdy nie gaśnie. Bo Bóg jest ogniem konsumującym, on nigdy nie gaśnie, więc jak ktoś ma ogień w sobie, to jakim prawem on może wygasnąć? Jedynym prawem jest to, że wszedł w złą naukę, w złą doktrynę i wtedy to zostało przytłamszone, więc mnie to napędza, żeby prawdziwie wyklarować, czym jest przebudzenie, czym jest prawdziwa pasja, czym jest prawdziwy ogień Ducha Świętego, bo jest zbyt wiele tego fałszu. Tak w skrócie. Ja powiem ten sposób. Przypomnij, Basia, dokładnie pytanie. Motor napędowy wizji. Co jest siłą napędową? Co jest motorem. Co nas napędza, tak? To ci napędza. Ja powiem wam, że... A co to jest? Takie... Świetnie. Dosyć moim zdaniem chyba trudne dla mnie, bo ja mam wrażenie, że mnie... Ja nie mam czegoś takiego sprecyzowanego w życiu, jeżeli chodzi, co mnie napędza. Ja mam wrażenie, że ja chyba nie mam dokąd wrócić. Tak mi się wydaje, że ja mam takie przeświadczenie, że od kiedy się narodziłem z Bożego Ducha, to ja nie mam dokąd wrócić. I trochę stało się coś takiego, że kiedy ja się nawróciłem, to się przede mną otworzyła zupełnie inna życiowa przestrzeń. Ja zobaczyłem, że ten świat, który tutaj jest, ze wszystkim, co jest na tym świecie, to ulegnie zagładzie. Absolutnej zagładzie. Więc tak próbując to ogarnąć wszystko, chyba doszedłem do takiego wniosku, że ja muszę, jeśli mam coś robić tutaj, to ja muszę uratować na maksa ludzi z tego świata. To jest to chyba taka myśl główna, która mnie napędza. To jest ratowanie na maksa ludzi. Dlaczego? Bo ja mam bardzo głęboką świadomość apokalipsy. To jest chyba dla mnie taka... ja jestem w ogóle odłączony od tego systemu. Odłączony od tego systemu. I ja wiem, że to zabrzmi może tak monumentalnie, ale ja uważam, że jestem jakimś ratunkiem dla ludzi i chyba mnie napędza, wiecie co? Poczucie obowiązku. Jak ja miałem powiedzieć, co mnie napędza, to chyba mnie napędza poczucie obowiązku. Ja nie wiem, czy to jest bardzo taka świetlana rzecz, ale chyba to jest to. Widzę, co się dzieje, widzę drugi świat, zupełnie jestem jego świadomy, wiem, że jestem po stronie tego drugiego świata, i uważam, że mnie napędza poczucie obowiązku. Tak bym to powiedział, nie? No, myślę, że to jest w ogóle ważne, tak? Nie chcę tutaj jakby częściowo powtarzać po was, bo każdy mówi istotną rzecz. No, ja na pewno, wiecie, bo to jest tak, jak my w ogóle definiujemy to, że ożyliśmy, że to życie w nas zamieszkało. Ja mam wrażenie, że to mnie napędza. Ja tym, o czym mówimy dzisiaj, ja tym w pewnym sensie oddycham. Ja tym żyję, ja się z tym budzę, ja z tym chodzę. Ja nie mam czegoś takiego, że nie wiem, przyjeżdżamy do kościoła albo spotykamy się na tą rozmowę, to ja teraz myślę o tym w ogóle, co tutaj, nie wiem, powiemy. Ja mam tak samo, nie wiem, wczoraj wieczorem, jak spotykamy się z ludźmi po to, żeby coś kreować, bo biorę za coś odpowiedzialność, tak? Ja jestem tego świadomy. Jestem też, jakbym miał tak spróbować to zamknąć, to powiedziałbym, że bardziej świadomość celu. Że jak się zapoznałem, ten, czym jest
co jest celem tego życia człowieka, tak? Najpierw sobie uświadamiam, jak daleko jestem od tego celu, tak? Co żyję, tak? I gdzieś później te postanowienia, że ja chcę w ten sposób żyć w ogóle, ja w to wierzę, że to jest w ogóle jedyne słuszne, to się stało takie moje. Za tym przyszła też taka odpowiedzialność, ale za tą odpowiedzialnością przyszło coś takiego, że no, nie podgrzewam tego. Nie kreuję tego rano, że teraz sobie tak. przypomnę, mam budzik, tak. mi zadzwoni, o tej godzinie będziesz o tym myślał, tak? To gdzieś mnie przesiąka, więc to tak już, ja to tak traktuję, że to już jest taka jedna bryła, no to wynika z tego, że ja żyję tym celem, tak? Że ja tego chcę, ja w to wierzę, mnie to w ogóle kręci, jestem szczęśliwy, tak? No, mówiłem na początku, no ale no, gdybym miał to też tak zamknąć jakoś, no to powiedziałbym o tym celu, i o tej odpowiedzialności, mojej osobistej odpowiedzialności za to, ale odpowiedzialności, która już dzisiaj nie jest dla mnie ciężarem. To mi nie ciąży, ale mam głębokie poczucie jakby świadomości, że to jest moja odpowiedzialność. Nie, czyli nie traktuję tego lekko, ale nie wiem, czy dobrze to jestem w stanie wyrazić, tak? Ale nie traktuję tego lekko, ale mi to nie ciąży. Mogę w tym płynąć, ale jestem świadomy, że mam to zrobić. Jeszcze tak odpowiadając, ja tak wybrałam, ja tak zdecydowałam, tak siebie rozpoznałam, takie widzę w sobie rzeczy i obdarowania. Jestem posłuszna też temu, co widzę, bo tak uważam, że Bóg mnie przysłał z takimi obdarowaniami i tak mnie wyposażył, żebym z tego używała i jakby to tutaj tylko pomnażała. Więc tak gdzieś, to jest moja też taka decyzja, to mnie napędza. Jestem zgodna ze sobą, ze swoją decyzją, jestem posłuszną, obowiązkową osobą w życiu. I jakby rozumiem to, co powiedział Artur, tak? O poczuciu obowiązku, o odpowiedzialności, o posłuszeństwie, więc idę gdzieś dalej za tym. Nie widzę siebie w ogóle w jakichś innych rzeczach. To były zawsze moje pragnienia jeszcze w świecie. Miałam takie pragnienia, żeby być w różnych miejscach. Nie potrafiłam zrozumieć wtedy dlaczego. Jak się nawróciłam, zaczęłam rozumieć, dlaczego one w ogóle we mnie są. Zaczęłam to gdzieś rozwijać. Jestem mamą, łączę w sobie te dwie rzeczy. Rozumiem, że w tych nowych miejscach, w pewnym sensie, to tak jakbym w tych nowych miejscach też zakładała nową rodzinę, wychowywała tych ludzi i wypuszczała ich dalej ze swojego gniazda. Łączę sobie te dwie rzeczy i to wszystko jest spojone tymi moimi pragnieniami i to mnie ciągle dalej napędza, bo ja wiem, że ja robię to, co ja mam w sercu, czyli robię to, co jest w moich butach jestem, w mojej roli. Wow. I to mnie nigdy nie męczy i to mnie po prostu no, napędza, tak? Super odpowiedzi. Kochani, jeszcze chciałam wrócić do tego pierwszego punktu, żeby jakby taki nacisk dać temu punktowi, bo z tego, co ja widzę, to jest moja osobista konkluzja i analiza, że bez tego pierwszego wyjścia w ogóle z tego starego schematu, można sobie coś budować, jakiś tam element tej, powiedzmy, świątyni, tej budowli, można sobie jakiś tam pokój zbudować, ale nie ma tej całej konstrukcji, nie ma tej pełnowymiarowej budowli, jeżeli człowiek buduje na tym, co jest w ogóle jakąś tam fałszywą religią, połączoną z bałwochwalstwem, ekumenią i tego typu rzeczy, prawda? Tak, każdy człowiek narodzony z Bożego Ducha może budować swoje życie w oparciu o Chrystusa, ale nie pójdzie dalej niż to, że jest po prostu jakąś tą cegłą w tym murze. No. Każdy człowiek, który jest usługującym, człowiekiem, który już wziął się za jakąś tam formę służby, coś zbuduje, nie tylko będzie już tą cegłą w murze, ale zbuduje jakiś tam sobie budynek. Ale apostoł zbuduje państwo, zbuduje naród. Apostolstwo stworzy społeczeństwo, potężne, duchowe społeczeństwo. Ono jest inne, temu trzeba umieć nadać rangę. Po prostu rangę. Ja to głęboko zrozumiałem. Ja sam w ogóle szukam takich ludzi. To nie jest takie proste. Czasami ludzie mówią, czemu kogoś nie zapraszacie? Bo to nie jest takie proste kogoś zaprosić. Pewnie gdybym miał na luzie z 500 tysięcy, to bym sobie tu kogoś zaprosił i byśmy dali mu, wiecie, ze 200 tysięcy do kieszeni za te, bo sobie tak liczą, nie? Natomiast też rodziłoby się pytanie bardzo poważne, czy byśmy na tym skorzystali. Natomiast ja sam szukam ludzi, którzy są budowniczymi narodów, budowniczymi państw. I ja uważam, że trzeba apostolstwu nadać rangę w swoim sercu. I to jest też mój apel do ludzi. Apel jest taki, żebyście szanowali apostołów i nie zabijali proroków.
Po prostu. Szanujcie apostołów i nie zabijajcie proroków, bo to są, ta rada jest naprawdę dobra, bo ona pomoże wam wzbić się w miejsce większe niż tylko bycie cegłą w murze lub zbudowanie jakiejś małej budowli. Jesteśmy tu jakiś czas na tej ziemi. Tak. Dzisiaj jest czas, w którym możemy zrobić więcej pod warunkiem, że uszanujemy apostolstwo. Tak, kojarzy mi się teraz na sam koniec ta wizja z Ezekiela, że to z tej świątyni wypłynęła rzeka, która na pustynię popłynęła. Tak, bo to jest ze świątyni, to jest z pewnej budowli, z pewnej konstrukcji, bardzo silnej konstrukcji. Bardzo silnej konstrukcji. Ja szanuję apostolstwo, bo to jest podwalina świątyni Bożej. To nie są, nie na zasadach takich, że jeszcze raz powtarzam to, że na poziomie megalomanii określanie ludzi, wiecie, tak jak to się czasem widzi w Ameryce czy w Afryce częściej, noszenie tych ludzi na wiecie, na wielkich fotelach, z torą, z pierścieniami, z ochroniarzami. Wiecie, nie. Jak ostatnio sobie siedziałem w toalecie i Duch Święty do niej mówi, wiesz, napiszesz taki artykuł, na takie pytanie odpowiesz, w mundurze czy w purpurze. Wiesz, tu nie chodzi o purpurę, tu nie chodzi o ten, tylko chodzi o uszanowanie faktu, że Bóg to wymyślił. To Bóg wymyślił apostolstwo. To Bóg sobie wybiera takich dziwnych ludzi, na przykład jak my. Dziwaków takich trochę. Takich trochę ludzi, kurczę, z pogranicza jakiegoś. Ale nasze życie daje świadectwo. Ruch nasz ma 7 rok dopiero, 6,5 roku. To jest 6,5 roku dopiero działania. A wpływ jest taki, jaki widzicie wszędzie. Natomiast uszanowanie tego jest wielką rzeczą. Możemy zrobić bardzo dużo w tym czasie. Tylko szanujmy apostolów. Na koniec powiem takie świadectwo ku zbudowaniu dla nas. Ostatnio przeczytałam sobie świadectwo takiego apostoła, który żyje jeszcze dzisiaj, chodzi po tej ziemi, ale generalnie nie jest już apostołem. Natomiast opowiadał taką rzecz, że ja to biorę proroczo dla nas. Opowiadał, że dostał mandat od Boga, aby na danym terenie zmienić doktrynę, amen, aby uderzyć w ogóle w skostniałą religię. I był taki na nich hejt, że się nie mieści w głowie. Pomniejszali się jako wspólnota. Mieli łatę sekty. Co krok, co niedzielę odchodzili od nich ludzie. I po 35 latach niewycofania się ten hejt spowodował, że otworzyła się przed nimi telewizja. Amen. I zaczęli ich nabożeństwa nadawać w głównej telewizji. I on już dzisiaj nie jest apostołem, ale ja to w ogóle biorę proroczo też do nas. On to zabił sobie. Nie wycofamy się, ponieważ wiemy, co Bóg nam dał i będziemy szli do końca. Amen. 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 Super. Dziękuję bardzo, kochani, za fantastyczną rozmowę. My dziękujemy tobie, Basiu. Dziękujemy. 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 Dziękujemy.